Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MPIC Go. Dobry wieczór wszystkim, co <laughs> zaraz powtórzę co mówiłam. Dobry wieczór wszystkim, witam w Niech Gadają. Dzisiaj gościem jest Zbigniew Boniek. Ja się przed chwilą dowiedziałam, że od dawna jesteśmy już na tym, czyli mówimy sobie po imieniu. No tak już naturalnie. Bardzo, bardzo miło sympatycznie. Tak, tak sympatycznie. Dwóch ludzi w podobnym wieku muszę powiedzieć. No to, tak? no to świetnie, jak już tak zacząłeś, no to co tam? Bo to ja lubię takie podsumowujące pytanie, może taką cezurę postawić. To co tam teraz u ciebie, co robisz, powiedz? Ja myślę, ja myślę słuchaj, moje życie jest ciągle takie same. Myślę, że byłoby ciekawie, byśmy o twoim porozmawiali. Bo jest bardziej, bardziej, że tak powiem... Masz taką wiedzę, tak? To, no, tak, to się dowiadywało. Dowiadywałeś się. się. Mhm. No ale ty jesteś dzisiaj bohaterem. U mnie, tego, u tak, mnie to znaczy bohatery nie. Przyszliśmy sobie porozmawiać, prawda? Mhm. A czy u, mnie wszystko, u, mnie wszystko, u mnie wszystko jest e, tak, jak było zaprogramowane ich lat temu. Wszystko mhm. dobrze. Rodzina, jeżeli chodzi o rodzinę. Pani, Pani, Wies, Pani Wiesia cały czas jest, trzyma komando w tym w ręku, mhm. także dzieci, dzieci rosną, wnuki rosną, także także. No sym, do, do sympaty, sympatycznie miło. A skąd przyleciałeś? E, przyleciałem skwar. To jest taka wyspa. Kwar, wyspa w Chorwacji, bo tam mieliśmy dwa dni taką nasiadówkę komitetu wykonawczego. UEFA, na które podjęliśmy pewne decyzje. Przyleciałem dzisiaj tutaj do Polski, wiadomo, jutro jest mecz Polska-Holandia. E, Polska -Holandia. Także trzeba to na pewno obejrzeć. Jeden z ostatnich, można powiedzieć, meczów przed mistrzostwami świata. Mhm. Czyli pozycja wysoka, jak była tak... E, znaczy e, e, w, wysoka, na pewno jest mi że człowiek jest w tym ciele, no, jest który jest decy, decyduje, I przyjemnym jest indywidualnie z tego powodu, bo... Prezydent UEFA zaproponował mi funkcję wice, wiceprezydenta, no to, to ja mówię, to nie jest funkcja, na no, którą. E, się kogoś powołuje, tylko to jest nominacja prezesa, to znaczy e, musi mieć do mnie zaufanie. Mm -hmm. A tak, e, a propos to, w jakim języku ty tam rozmawiasz z nimi? To znaczy język. Masz tłumacza? To, nie, nie, nie mam tłumacza, bo się dogadam... No, generalnie, jeżeli chcę zabrać głos, mogę mówić albo po angielsku, albo po włosku, albo niemiecku, albo po rosyjsku. Albo po rosyjsku no. jest pięć języków, jest absolutnie tłumaczenie symultaniczne. Mm -hmm. Jeżeli idziemy gdzieś na jakąś kolację, pośmiać się czy coś takiego, to, to, to mogę w każdym języku jeszcze po dwóch ustach. Nawet to migowym, migowym. Można na natomiast jeżeli oficjalnie, oficjalnie, żeby wszystko było tak jak trzeba, to in italiano. Mhm. Ale tak znajdujecie w dobrym nastroju? To znaczy, ja zawsze byłem w dobrym no. nastroju. Czasami, jak to się mówi, w codziennej pracy wstając od nigdzie jest trochę, troszeczkę stresu, ale generalnie, generalnie jest czas pracy i potem czas zabawy, rozluźnienia. Zawsze mhm. potrafiłem te dwa. Tematy bardzo rozdzielić. rozdzielić tak? Tak, mhm. Ale to tak y, sobie szczerze dzisiaj gadać. Bardzo y, szczerze. Tak? Bez tego kostiumu już możesz gadać, znaczy, możesz rozmawiać trochę swobodniej. no Już tutaj nie pełnisz takiej funkcji, która cię obligowała. Hmm. Ja, wydaje mi się, że powiedzcie szczerze, to nie jest tak, że, że jak ja powiem jakąś funkcję, to Aha. broniłem jakiegoś tam. Ja, jeżeli jestem przekonany, że coś jest y, złe, to funkcja, nie funkcja. Zawsze, zawsze mówiłem to, co. To, co czułem. Oczywiście, jak to się mówi. No, kiedyś Bernard Shaw powiedział, że człowiek zmienia czasami poglądy, tylko krowa nie zmienia poglądów. Czasami na pewne rzeczy inaczej patrzy z perspektywy 20, 30, 40 lat, inaczej z perspektywy 50, 60. A to ciekawe, ten Bernard Show, bo ja z kolei znam inny jego cytat, który powiem w skrócie, że kobieta, która siedzi w domu, a mówił to w XIX wieku, to tak jak kolorowy ptak w klatce i trzeba otworzyć tą klatkę, żeby kobieta z, tego, z tej klatki mogła... Ciekawe, ciekawe. To możesz, możesz to rozwinąć, bo ja tego nie mogę rozwinąć, bo jestem mężczyzna. No a ja nie siedzę w klatce. To właściwie też nie mam pojęcia, na, tylko tak sobie zacytowałam. Słuchaj, ale wiesz co, powiem mm -hmm. że jestem zaskoczona y, takim y, odzewem na twój udział tutaj. To znaczy, takie zainteresowanie wzbudzasz. Y, nie, wydaje No ale nie, 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 nie mów nie, bo ja z znaczy, ja, Twittera. Tak, i ale, te... wy, ale powiem Cię, Twitter to jest zabawa. To jest przyjemna rzecz. Dla niektórych rzecz. śmierć prawie. Dla niektórych śmierć i to źle biorą. Natomiast to, co się dzieje na Twitterze, to nie ma żadnego wielkiego... E, Przełożenia na faktyczne numery Polska jest 38 milionowym krajem z tego, co wiem, to w Polsce z Twittera korzystał chyba. Dziś słyszałem jakieś takie dane. Nie, milion ileś e, tysięcy ludzi jest anonimowość. A wiadomo, jak ludzie są anonimowi, schowani, to to różne rzeczy mówią. Mogą cię hejtować ci, którzy za pół godziny widzą cię na ulicy chcą, i chcą sobie z sobą zrobić zdjęcia, albo chcą pogadać. Wiadomo, anonimowość dodaje odwagi ludziom, prawda? Uh -huh. Natomiast mnie to nigdy, mnie to nigdy nie. Nie rusza. Oczywiście, czasami jak widzę, że jest hamstwo, co innego być hejtowanym, a co innego, jak tam, gdzie jest hamstwo, to hamstwo likwiduje, bo to się nikomu nie podoba. Mhm. Ale wiesz, tam sobie poczytałam trochę, jak powinna wyglądać ta nasza rozmowa. Albo, albo jak mówią? nie. No przede wszystkim, że yy, będziesz mnie, znaczy, będziesz więcej mówił niż ja, albo będziemy mówić tyle samo, a ponieważ ja przerywam, to ta rozmowa będzie jakoś chaotyczna. Widzisz, że się staram, nie przerywam. No ja też nie, nie jestem mhm. człowiekiem specjalnie, żebym... Bo ty przeryw... nie znosisz. To znaczy, ja, ja, ci powiem, ja nie rozumiem, jak się mówi nie na temat, albo ktoś mówi głupoty, gdzieś idę. Ja na przykład 90% rozmów, które prowadzę z ludźmi, to rozmawiam o piłce. I bardzo często widzę, że ludzie rozmawiają o piłce, bo myślą, że się na piłce znają. Tak nie jest do końca, że się na piłce znają, bo potem widać, jak prowadzą kluby, jak się zachowują na co dzień, jakich zawodników i tak dalej, dalej. Czyli czasami przerywam, bo po prostu uważam, że z perspektywy moich lat i mojego doświadczenia... Na tym temacie to się absolutnie znam. Różek, po raz kolejny mówisz o tych latach. No chyba czujesz się młodo, tak? To znaczy ja się czuję bardzo młodo, no. natomiast no, nie ma się czego wstydzić. No, no, no chyba nie. No, oczywiście, no, każdy, ma swoje, każdy ma swoje lata. Poza tym yy, pamiętacie, kiedyś kiedy w, prog w programie powiedziałem, że lata, siwe włosy to nie są znakom starości, tylko doświadczenie mądrości. Mhm. No, to jest zasadnicza różnica. Natomiast my jesteśmy społeczeństwem... A masz siwe włosy? To, no, czy, no normalnie, całe szczęście już. Nie no, wiem, no, jakiś. Ru, rudy Bajera. No, będą się to... zmienić, siwy Bajera, ale to będzie jak na sozy, czy już nie wypadnie. No ale wiesz też tak, Rudy bajeran, coś tam pisał, ale widzę, że ty tracisz ten rudy kolor, jakiś taki blond, czy może jest... od tego słońca tam na tej wyspie. No nie tylko, nie tylko, wiesz. No. Ale to wiesz, muszę, rzecz. muszę ci przyznać, że jesteś mistrzem. Obserwuję to od wielu, wielu lat, bo, mm -hmm. bo, bo y, tak jak myślę wiele osób teraz, y, kiedy miałam możliwość posłuchać tego, co mówisz, byłam ciekawa twojego zdania. W ogóle to jest fajne. Dziękuję ci, że przyjąłeś to zaproszenie, bo myślę, że w wielu rzeczach się po drodze nie zgadzaliśmy, ale to nie znaczy, że ludzie ze sobą nie gadają, prawda? To znaczy ja nie, ja się z tobą zawsze zgadzałem. <laughs> Tylko ja, uważa, ja uważałem jedną rzecz i pamiętam, jak kiedyś przyszłaś do Polskiego Związku Piłki Nożnej i... Chciałeś ze mną mm -hmm. przeprowadzić krótki wywiad do książki. No i zrobiłam. Cały rozdział co, jest z siebie. Cały rozdział. I co ja ci powiedziałem? Że nie ten timing. Nie nie, nie nie puszczajcie tej książki. Pójście powiedziałeś... książkę na koniec, jak Jurek skończy pracę, bo ta książka wam będzie przeszkadzała. I a co powiedziałeś? Na nie pięć... chcieliście słuchać doświadczonego człowieka. Tak, a co powiedziałeś pięć minut przed programem, Może to nie jest źle napisane, tak Nie, ja, to, czekaj, to jest coś innego. Ja też widziałem tutaj, że w, tym, w tej telewizji Krzysztof Skanowski palił książkę, prawda? Znaczy Można książkę palić. Proponował może... taki... Czy coś takiego? Można książkę palić z wielu powodów, natomiast nikt nie powiedział, że ta książka jest napisana złym językiem i że ta książka jest napisana... Natomiast timing tej książki był fatalny, który zaszkodził e, Jurkowi. Może to jest recepta, jak szkodzić innym ludziom, wybierać złe timingi. A w sporcie to jest najważniejsze. Pamiętaj, w sporcie timing to jest najważniejsza rzecz. Ja znam takich, którzy strzelali piękne bramki w czwartek na treningu. Ale w niedzielę nie potrafili tak, strzelić do pustej bramki uh -huh. i no ten tajnik będzie nie prowadził. Słuchaj, ładna metafora, ale przypomniało mi się a propos uh -huh. Twittera i piłki, bo mówisz, że się znają. Ty, ty też kiedyś napisałeś o mnie i to byłam zaskoczona, bo się znaliśmy. To było chyba po mojej pierwszej książce o Kubie i ty napisałeś poszczykowskim i ty napisałeś, ta pani lepiej nikt się nie wypowiada, bo się na piłce nie zna. Wtedy ja ci odpisałam, ale przypominam, że myśmy już kiedyś się spotkali i dwa razy rozmawiali. Ja to tak, taką wrzutkę no, robię. To, 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 to wiesz, to jest taki Plotki jedna pani, drugiej pani. Może tak było, ja tego nie pamiętam. No widzisz, a ja pamiętam. Ja już ci powiedziałam przed programem: no to jesteś gwiazdą, ja jesteś. Ja to znaczy, ja, jeżeli coś mówię, to potem to z siebie wyrzucam. Ja tam tego nie magazynuję i nie pamiętam. Nie mam gdzieś tam zakodowane, że 10 lat temu coś ci, coś ci powiedziałem. No to było 6 lat temu. Ok, no. albo 8. Słuchaj, ale ty, właśnie, bo wracam do tego. Ja Cię obserwuję jako, jako kibic, jako widz, jako dziennikarz. Mm -hmm. tak, I ty masz rewelacyjną. Miałeś doktorat z tego zrobić. Socjotechnikę, rozmawiania z dziennikarzami. To jest perfekcyjne. Ale to jest przypadkowe, ja tego nie studiuję. To jest naturalne, dlatego To jest to, naturalne, to jest naturalne takie i silne. tego nie, nie studiuję. Muszę ci powiedzieć, że proponowano mi sześć lat temu zrobienia zrobienie doktoratu. Tak, czego? Ta, z, 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 z zarządzanie piłką, nożną Aha. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja my tak, nie, nie, absolutnie mi na tym nie zależy. Skończyłem studia, obroniłem pracę magisterską, jak w wieku, kiedy byłem młody, kiedy trzeba było... Uczycie, bo nie byłem pewny, co się stanie po, uh -huh. po karierze, nie byłem pewny, co mi da piłka Masz norma. Ja tak? Tak, tak. Ja, ja w ogóle studiowałem dwa lata na Uniwersytecie Łódzkim, Ekonomię, ale miałem 21-22 lat, zacząłem grać w piłkę za dobrze i mówię, czemu do tą Ekonomię dalej uh -huh. dusił i zacząłem studiować Akademię Chowania Fizycznego, wiedziałem, że moje życie jest w sporcie, obroniłem pracę magisterską, także także... Nie, nie uważam absolutnie, że mi jest potrzebny doktorat. Ale z tym doktoratem to się chyba, no, z tych, tych, tej socjotechniki w rozmowach, w ogóle poruszania się w mediach, to naprawdę opanowałeś to w stopniu prawie doskonałym, ale dla kogoś, kto w mediach też jest. Jakby te pewne Twoje, nie chcę powiedzieć triki, bo to nie były, ale te Twoje pewne zachowania w rozmowie, kiedy widziałam, że rozmówca się zaraz wycofa, albo ty się zezłościsz. No to jest fajne, się zezłościć. Ale to jest dla fajne, Ale wiesz, ty... mężczyzna, dziennikarz, który się boi. Yy, chcesz, mogę wziąć ciekawe, bo dzisiaj, jest, dzisiaj, jest problem, dzisiaj jest problem, Dzisiaj jest problem, dzisiaj wszyscy są zwani dziennikarzami. Natomiast mm -hmm. dzisiaj, kiedy. Wiesz, ja to mówię tak, jaka jest różnica. Kiedyś dziennikarz słuchał, pisał. I obserwował. A dzisiaj dziennikarz chce mówić, chce być słuchany i chce opowiadać. Dzisiaj dziennikarz chce mhm. przejąć, że tak powiem, pałeczkę i dzisiaj, zresztą to się cały świat tam się wymieni. Dzisiaj mamy dziennikarzy bardzo młodych, oczytanych, i, którzy mają bardzo dużo wiedzy teoretycznej. Im się wydaje, mhm. że ta wiedza teoretyczna powoduje, że oni się na tym wszystkim dobrze znają. Poza tym wiesz, no młodzi są bardziej wybuchowi, prawda? No przy tobie nie widziałam, żeby któryś z młodych dziennikarzy był wybuchowy. To znaczy, ale ja też się specjalnie przed nikim nie... Mam czasami swoje zdanie, nie wydaje mi się, że on gdzieś... Się czasami? Pienił. Że, on się, że on się pienił. No, pienić nie, ale broniłem swojego zdania czasami. No tak, jak się jest prezesem, to na nie trzeba się pienić. Myślę, tam, z tym jak prezesem, jak popatrzy... ja ci powiem, z tym prezesem, z tym prezesem to, 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 to było wielkie ryzyko, bo... Ja mówię tak, ja, ja nie, mi nie było potrzebne prezesowanie po to, żeby zdobyć nazwisko czy nobilitację, czy coś takiego, mhm. żeby być znanym, tylko ja wiedziałem, że doskonale ryzykuję, że jako eks znakomity piłkarz, dobry piłkarz i tak dalej, i tak dalej, kto grał w reprezentacji mistrzostwa świata i dalej puchary europejskie, że to może mi przeszkodzić, ale ja uważam, że po 8-9 latach wyszedłem z tego z absolutnie niespołamanymi nogami, tylko wyszedłem jeszcze mocniejszy, bo zostawiłem związek naprawdę w kondycji fantastycznej. Mhm. Ale to ktoś mówi, że tak nie było, są tacy, tak? Nie, no, no, oczywiście. No, hmm? Oczywiście nie, bo u nas prezesi, wiesz, jak u nas, w, całej pol, w polskim sporcie, prezesi i cały związki hmm. sportowy nie są oceniane z tego, co robią jak robią, hmm. tylko co wygra drużyna narodowa. Hmm. Jak drużyna narodowa wygra, możesz nic nie zrobić, to wszyscy hmm. są cacy. A jak drużyna narodowa przegra, no możesz robić wszystko, to wszyscy są B. A my nie mamy absolutnie wpływu na to, hmm. jak drużyna gra. My mamy wpływ na to jak to wszystko jest opracowane, jak wygląda... Y, jaki selekcjoner jest, możesz powiedzieć. Da, tak. o, oczywiście, selekcjonera mm -hmm. wybiera prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. I tak powinno, i tak powinno zawsze być. Mm -hmm. Ktoś musi być, odpowiedzialność musi być osobowa. Mm -hmm. A ty w ogóle miałeś y, y, kiedykolwiek problem z braniem odpowiedzialności na siebie? Znaczy, no. Y, bo wiesz, to też ci tak, ja, ja czytam, tak? Niech powie, co zrobił źle. Niech się raz przyzna. Ale dlaczego? Ja, ja, ale to usy to na przykład. Ale, ale ja uważam, że Sousa był znakomitym trenerem. I co za co zostawione przed nim zadanie? Mhm. Przez Sozem zostawione zadanie. Mamy się zakwalifikować na mistrzostwa świata albo inaczej, mhm. mamy zająć co najmniej drugie miejsce, zajął drugie miejsce. Anglia była pierwsza. Sousa miał Pecha, bo można powiedzieć, nie wygrał żadnego ważnego meczu, ale ja sobie nie przypominam fatalnych meczów Sozy. Myśmy grali piękne mecze z Anglią na no Wembley. żeśmy grali fantastyczny mecz z Anglią u siebie, mhm. żeśmy, żeśmy przegrali mecz ze Słowacją, w której można powiedzieć w żadnym części tego meczu nie byliśmy drużyną słabszą. Żeśmy mm -hmm. grali bardzo dobry mecz z Hiszpanią, z remisowaliśmy. Żeśmy to... grali bardzo dobry mecz e, ze Szwecją. Nie, nie, nie udało nam się. Czyli ta piłka taka jest. Nie Czyli twoje serce, y, no upraszczam trochę dalej bije dla Sousy? Nie, to jest zupełnie co innego, bo ja nie, nie chciałbym tutaj tematu rozwijać, Sousy, żeby nikogo mm -hmm. zanudzić. Natomiast ja uważam, że Sousa, tej drużynie, mm -hmm. dał bardzo dobrego kopa, jeżeli chodzi o... Mm -hmm spektakularność o piłkę ofensywną, branie odpowiedzialności w defenzywie, grę jeden na jeden i tak dalej. Kiedy ja, odszedłem, kiedy ja odszedłem, według mnie poczuł się trochę osamotniony tutaj. Nie miał, nie miał interlokutora takiego, jakiego miał we mnie. Dużo się pisało, mówiło. Nie wiem, czy to było sterowane o tym, że PZPN chciałby go zmienić, ale na razie nie mhm. wypada. Trzeba było się zastanowić, jakie ma klauzule, czy coś takiego. Ja on w stresie był, tak? Według mnie był w stresie, był w stresie, miał możliwość gdzieś tam pójścia, zrobił błąd, zrobił błąd, ale mówię, chcemy na ten temat rozmawiać? Nie. Tracić 10 minut? Lepiej nie. Ja nie. uważam, znaczy, ja że uważam, z ja uwa ja uważam, strażą, ja, uważam ja uważam, że e, Soz, ja, ci, ja ci takie pytanie. Za mojej kadencji było trzech trenerów, selekcji: Selekcjoner. Nawałka, Jurek Brzęczek i e, Paulo Soza. Wiesz, za którego trenera najlepiej grał Lewandowski? Z, z, powiesz, że... No, oczywiście, za, za, za Sozę, bo Soza dawał mu... Ale najlepiej gra wiesz teraz w Barcelonie, tak? No spokojnie, w Barcelonie gra bardzo dobrze. Ja zawsze będzie grał bardzo dobrze, bo skoro grasz w dobrym klubie, to musisz mieć wyniki. Natomiast to, że Robert będzie strzelał bramki, tak, to ale, było wiadomo zawsze. Wiesz, może patrzę tak bardziej emocjonalnie, ale grał wspaniale w Bayernie, ale szczęśliwego człowieka widzę w Barcelonie. A więc... no, ty nie no, zaczekaj, spokojnie. W Bayernie też był szczęśliwym człowiekiem przez... 5 lat czy 4 lata, nie wiem, lat tam grał, przez 5 lat. Natomiast przychodzi zawsze gdzieś zmęczenie materiału, tak jak małżeństwo czasami się zdarza. Tak, tak jak małżeństwo no, ale czasami ty się zdarza. Wyjątkiem. To znaczy nie tylko ja, jest, jest nas kilkunastu, oh. kilka milionów, które są wyjątkami. Uh -huh. Natomiast gdzieś no, było zmęczenie materiału i szukał nowych wezwań. Dzisiaj jest szczęśliwy, ale nic, nikt nie powiedział, że za 3, 4, 5 lat. Uh -huh. Może też być zmęczony, zmęczony być w, e, w Barcelonie. To są normalne rzeczy, które się nie Robertowi. Nie. Dzisiaj, Robert, jesteśmy uh -huh. wszyscy zadowoleni, bo jest to coś nowego i taki Robert, pozytywnie nastawiony, też pozytywnie nakręca no naszą tak, ale reprezentację. Ale jest takie wrażenie, że spadł z niego jakiś taki, takie taki coś, czego go dusiło do ziemi, a w tej według chwili mnie jest... Niemcy, Według mnie, Niemcy, już niego zazdrośnie zazdrośni. No widzisz. Polak w szatni, tak, nie Polak Niemiec. w szatni, który jest... Nie, nie, jak Niemiec. Polak w szatni to jest rzecz normalna. Pewnie Włosi też by byli zazdrośni, który ich przerósł. Yy, no po... też, ale ja pamiętam Polaków w szatni w Borussii Dortmund i Niemcy tam nie byli, chyba, że to inni Niemcy. Tam nie byli zazdrośni o tych Polaków, tylko cieszyli się z tego. Ale oni byli, do... oni byli częścią. Oni byli częścią zespołu. Byli, byli młodzi, natomiast, tak, byli... natomiast Robert solą. był zespołem, natomiast Robert mm. był uh, solą. Robert, mm. Robert, zresztą to dzisiaj widać. Odszedł Robert i mają problem w ataku. Robert, Robert jest zawodnikiem był zawodnikiem dobrym, najlepszym. Natomiast był taki moment według mnie, gdzie tam wszyscy wychodzili na boisko i grali dla niego, pod niego. I no, on, jak, i on jak gdyby zbierał, zbierał całą, to można powiedzieć, śmietankę. Tak. I jak to się mówi? No Młodzi ludzie pewnie gdzieś zaczynały być Problemy trochę mm -hmm. niektórzy byli zazdrośni, niektórym z bardzo mm -hmm. się podobało. Robert to troszeczkę wyczuł, pewnie miał z tym jakiś problem. Ma dobrego menadżera. Przyszedł okres takim, no, mogę gdzieś pójść jeszcze spróbować. Przepraszam, mówiąc wiesz, indziej. nie bardzo rozumiem takie, takich py pytań, które porównują ciebie z, czy ty byś był taki jak Lewandowski, bo to chyba dwie różne pozycje i na tym zakończmy. Tak mi się wydaje ten temat. Co ty uważasz? No w ogóle, no to jest inny, bramki, ale będąc na innym temat. No w ogóle, ja byłem, ja byłem yy, pomocnikiem. Pytanie można znaczyć, czy Robert jakby grał pomocnik, czy by tak jak Boniek jako pomocnik, prawda? Czy coś takiego? Robert, Robert jest napastnikiem, jest fantastyczny. Czasami żeśmy się z Robertem uśmiechali i śmiali się, jak wszyscy na siłę chcą nas tam gdzieś tam porównywać. Czy Ale coś wiesz, takiego? może to się wzięło z tego, że po tobie pojawiła się druga tej... Globalna tego... marka. Tak, gwiazda. No, no, może, może, może to jest fakt, bo, bo mieliśmy kilku piłkarzy po drodze dobrych, którzy dobrze grali na Zachodzie, którzy grali w dobrych klubach, którzy zdobywali nawet jakieś tytuły. E, zdobywali, zdobywali Champions League i tak dalej. Natomiast no, Robert jest globalną marką i globalną marką w tych czasach, gdzie, 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 gdzie cały świat o tym wie, bo media społecznościowe, media społecznościowe spowodowały, że świat został bardzo mały. Prawda? Kiedyś było z Chin do... Do Niemiec było 10-12 tysięcy kilometrów. Dzisiaj dzięki mediom społecznościowym jest nic. No to jest jedno kliknięcie, prawda? Czujesz, że każdy jest blisko ciebie. Tak, i tutaj może, bo, bo też o, to, o tym chciałam powiedzieć później, ale jak już poruszyłeś, bo to jest. To porównanie wypada trochę na znaczy wypada na Twoją korzyść, dlatego że marka Zibi powstała wtedy, kiedy w ogóle nie było tych wszystkich mediów i być bońkiem w tamtym czasach, kiedy no się oglądało mecz, jechało się na mecz, ale czy ty miałeś jakiś marketing wokół siebie, ty miałeś specjalistów od PR-u, ty miałeś kogoś, ja się miał. we Włoszech ja, kreował? Nie ja, ja ja tylko nie miałem od metry, ale To jest niebezpieczny temat, bo w końcu idziemy do tego, że, że, że porównujemy, czy, czy kto... Nie, jest że... inny czas, ale ja pamiętam mecz, inny ja, pamiętam, ja pamiętam mecz, kiedy wygrywaliśmy mecz Super z Liverpoolem, ja strzelałem dwie bramki i przed szatnią było stu dziennikarzy. 80 włoskich, 19 Jakiś, francuskich, francuskich i jeden Polak. Jeden, jeden Polak, były takie czasy. Dzisiaj przy tą, pod tą samą szatnią byłoby na studniakarzy 80 Polaków, mm -hmm. bo my, prawda, lubimy tą, mm -hmm. dzisiaj tą ma wielkości, nawet jak jest El Classic, jakieś mecze zachodnie, mm -hmm. to... My lubimy być obecni, lubimy zabezpieczyć serwis fantastyczny. Czasy się zmieniły życie zupełnie zupełnie ja absolutnie nie narzekam, jestem zadowolony z tego, co ja zrobiłem. Wiem, jak wygląda moja gablota. Zawsze to powtarzam, życzę Robertowi, każdemu polskiemu piłkarzowi, żeby tą swoją gablotę jak najbardziej wzbogacał, mhm. bo to jest tylko i wyłącznie przyjemnie. Im więcej będzie nas, ludzi, którzy... Mhm zrobili coś wielkiego w sporcie, tym będziemy bardziej Gniesz, doceniani jako rasa, jako Polacy, jako polski sport i tak dalej, tak dalej. Rasa to nie wiem, ale jako No tak, no ta, ale dzisiaj, dzisiaj żyjemy w bardzo dobrym momencie. Ale bo darbo? dzisiaj mamy, a dzisiaj, dzisiaj Polska ma dwóch fantastycznych tenisistów. Chciałby to dobrze żużel. żużel. mamy mistrza e, Lekka, świata. Atletyka. Mamy Lekka atletyka. Mamy lekką atletykę, jesteśmy potęgą. Mamy dobrych, e, najlepszych siatkarzy. Oczywiście zdobyli tu wicemistrza, świata i co by nie mówić, to ja, mówię, ja uważam, że trzeba im pogratulować, ale cholera chłopaki, powinniście to wygrać, bo jesteście najlepsi. Opro, Taka jest prawda. A propos tenisa, twój zięć jest trenerem mm, Beretniego, tak? Tak, e... jest trenerem Beretniego. Tak? Ta, Czyli my jako Polska mamy, mm. mamy, mamy, mamy tak zwanych idoli dla młodzieży, bo wiadomo, młodzież, młodzież musi się z kimś identyfikować, prawda? Jeżeli nie ma gwiazdy, to, to nie ma identyfikacji. To było, to było. Powinna. Dzisiaj, dzisiaj się wszyscy, co grają w piłkę, z kimś się identyfikują? 90% się identyfikuje z Robertem Lewandowski, kto gra w tenisa, może się identyfikować z Igą czy z Hurkaczem, prawda? Mm -hmm. czy, czy, Oczywiście mamy też sporty takie, które, które, na które patrzymy, a które nie możemy uprawiać, jak lotyny, jak skoki narciarskie i tak dalej, ale jesteśmy dobrzy. Jesteśmy... Mm -hmm. Jest to dobry okres Słuchaj, dla sportu. E, 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 kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale to trzeba do tego wrócić, bo też sobie poczytałam na Twitterze. Konfliktowy, konfliktowy. Ty mi kiedyś powiedziałeś, że we Włoszech nikt ci nie mówi, że jesteś konfliktowy, Absolutnie. a w Polsce. Ale dlaczego? No bo ja nie jestem konfliktowy. Mieć swoje zdanie, to znaczy nie być nie konfliktowy. No swoje Czyli zdanie, tam można mieć swoje zdanie? Ale, no ale my, my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, że najlepsi to są tacy, którzy, którzy nie są za dobrzy, którzy są skromni, bo skromność, skromność często jest oznakiem niepewności, a nie, a nie jakiejś. A ty jesteś nieskromny? Nie wiem, czy jestem skromny, czy nie skromny. Ja, ale jak ja ci, ci zadaje takie pytanie? Nie wiem, co znaczy być skromny. Czy, jak ktoś jest skromny, to co to jest dobre, czy to jest złe. Ale ja, ja ci już tak dużo. Nie nie, 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 nie byłem tak nie, nie. Ale to w ogóle. My, bo, słuchajcie, Ale generalnie my, my jesteśmy dziwnym narodem. Weźcie nam no. no. prosty przykład. Wymień mi jednego człowieka, który w Polsce jest przez wszystkich szanowany. I Kopernik. Kopernik, wiesz dlaczego? Bo nie żyje. Bo nie żyje od 500 lat. No, przecież jaki u nas prezydent, jaki u nas polityk, jaki u nas hmm. piosenkarz, jaki kompozytor, jacy sportowcy. Przecież pamiętamy wszystkich sportowców. Dzisiaj możemy mówić znakomicie o, nie idąc daleko, o Radwańskiej. Przecież jak Radwańska przegrała sobie dwa mecze, to też jej wszyscy Kowalczyk dokuczali. Jak się przewróciła. Brawo. No to, to, to my, my, tacy, my, my bardziej lubimy ściągać e, z cokoła niż... Kogoś podnosić do góry. Kogoś podnosić do góry, U wszystkich szukamy wady. Poza tym ja się czasami tak sam zastanawiam, jaki jest model człowieka w Polsce, żeby był przez wszystkich akceptowany. To jaki trzeba być? Trzeba wszystkich słuchać, przeprasać, biczować. się. ojczystym. Przecież cię nie ma, No jesteś gdzieś no. w tłumie. No ja, 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 taki, ja taki nie, nie jestem. I tu, I tu masz rację, absolutnie. Ja muszę powiedzieć, że ja czasami, jak rozmawiam z moimi włoskimi przyjaciółmi, kumplami, mm -hmm. i znajomymi, ja mam ich wielu. To i czasami mówię, wiecie co, że w Polsce mówią, że jestem strasznie komitny, i oni się śmieją z tego. Uh -huh. Mówię, no, Zibi, no nie No nie possible, Tak jest i tak będzie. No. A może trzeba byłoby im trochę opowiedzieć, to wtedy by powiedzieli, no faktycznie Zibi, tam tutaj to nie bardzo, tak? No, czy ja wiem mieć, mieć swoje zdanie, to znaczy. Ale ty jesteś bardzo i il Polako, czy Italianowero, co ty jesteś bardziej? No, ja na pewno, ja na pewno jestem w ogóle jedną rzeczką, muszę że jestem bydgoszczanin. Mhm. I to jest rzecz najważniejsza, się urodziłem w Bydgoszczy. 34. 4, 4 mhm. Są pochowani moi rodzice. Za każdym razem, jak dojeżdżam do Bydgoszczy, to, to, to gęsia skórka mhm. gęsia skórka jest. Teraz niestety, jak dojeżdżam, to jadę, tylko jest, jest brat, rodzina, brata, żona, natomiast nie ma już rodziców, to jest bardzo smutne. Oczywiście potem jestem związany z Łodzią, bo tam spędziłem mhm. fajne czasy, grałem w piłkę, widzę, wyłóż, kocham to miasto, kocham ten klub, tam ożeniłem się i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja więcej czasu w życiu teoretycznie spędziłem we Włoszech niż w Polsce. Mm -hmm. Spędziłem we Włoszech niż w Polsce. Oczywiście cały czas jestem zameldowany, w Bydgoszczy, bo nigdy z tego nie zrezygnowałem. Natomiast czasami, jak spotykam ludzi, którzy są za granicą i z nimi rozmawiam, to mówię tak, jednak ta, ta, ta polskość we mnie jest szalenie mocna. Dlaczego? Bo ja uważam, że nie mam jakiegoś takiego naleciałości jeżeli chodzi o omówienie, prawda? Czasami są Polacy, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i, już, i, i po trzech tak. latach, i po trzech latach zaciągają i tak dalej. Znam też, po ta Polaków, Znam też Polaków we Włoszech, którzy po trzech czy czterech latach w, wtrącają, wrzucają jakieś włoskie słowa. Ja natomiast, i to jest dziwne, ale ja się na tym sam łapię, że jak ja przyjeżdżam do Polski, tak jak dzisiaj, mhm. to myślę po polsku i śnię po polsku. Mhm. Ale jak za dwa dni, trzy dni e, gdzieś tam pojadę do Włoch, to przerzucam, Ale... przerzucam, przerzucam ten e, licznik i Ale... mówię po włosku i Przecież myślę Włochy po włosku. Włochy to tak jakby skrojone dla ciebie, nie? Dla twojego charakteru. To nie tylko dla mnie, to dla wszystkich. Włochy to są fajnym krajem, bo, 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 bo jest tam tak kapitalny klimat. Mhm. Jest sympatycznie, Włosi mają dobry charakter, znakomicie Piękne się. te kobiety, bo też człowiek patrzy, prawda? Jest z wzrokowcem. Nie wiem, mówisz, że Polki są brzydsze? Ja nie wiem, czy są brzydsze. No ja się, tu bym się z dyskuto, tobą dyskutował, ale Włoszki na pewno są ładne kobiety, ale Polki też są ładne, mhm. Polki też są ładne kobiety. Dobrze, jakiej restauracji wejdziesz we Włoszech, to się możesz najeść dobrze, miło i niedrogo. Mhm. A ja myślę... Poza tym Włochy są. Były do tej pory teraz wszyscy zaczynamy odczuwać problemy, kryzys. Natomiast Włochy to były i dla tego, który miał mało pieniędzy, i dla tego, który miał trochę kasy, i dla tego, który jest bogaty. E, powiedz, a ty jesteś próżny? Co to znaczy? Jak to odbierasz? No to ja nie wiem, że to jest negatywne, no ale próżność no. lubisz, że cię poznają, prawda? No to we Włoszech cię poznają. Ty jesteś, To jest fajnie żyć w kraju, to, gdzie wchodzisz. To to no, nie, nie przyzwyczaję. Ja, się do tego przyzwyczaję, ja się do tego przyzwyczaję i muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Jest absolutnie lepiej, jeżeli Cię poznają, chcą sobie, sobie z tobą zrobić zdjęcie, powiedzą ciał zibi, niż, niż mi Cię palcem wskazywać, prawda? Mm -hmm. Natomiast nie, nie, no, się do tego przyzwyczaję. W ogóle mi na tym nie, nie zależy. Poza tym mam już do tego absolutny, absolutny dystans. cię zapytać o coś takiego, bo byłeś, znaczy byłeś wybitnym piłkarzem, byłeś trenerem. No powiedzmy, jak ty hmm. oceniasz? Nie najlepiej poszło. Nie najlepiej, nie najlepiej. A ty posz... wiesz, że byłam na takim y, y, meczu, który graliście chyba w serii A. gdy byłeś trenerem w Płowdzi w Bułgarii. Wygraliście wtedy. No, my, no, przecież, ale to nie jest tak, że jak ja byłem, trener, byłem trenerem, który ponad 60 meczów prowadził w Ekstraklasie Włoskiej, zremisowałem z Juventusem, pokonali Ale, poczekaj, ale ta... zacząłeś od tego, że tak no... no a czekaj, spokojnie, bo to był bardzo krótki epizod. Dwa razy, Raz prowadziłem drużynę, spadliśmy na czwartym, ostatnim miejscu. Mm -hmm. Potem wziąłem drużynę, która była na ostatnim miejscu i od tego czasu, jak ja poszedłem, to ta drużyna by się utrzymała, ale niestety mieliśmy, mieliśmy to, co zrobiła w pierwszych meczach, żeśmy spadli. Potem poszedłem z jedną drużyną, miałem awans. Natomiast gdzieś czułem w środku, mhm. czułem w środku, może popełniłem pewien błąd, bo mi się wydawało, jak człowiek jest młody, to wydaje mi się, że jest nieomylny, nie, że jest mhm. niezwyciężony, że z wszystkim sobie poradzi. że Mi się wydawało, że wziąłem drużynę teoretycznie z wielkimi problemami, które były przez wszystkich oceniany do spadku, ale ja sobie z nimi poradzę. poradzę. No, nie udało się, ale na przykład potrafiłem, nie wiem, w pierwszej, byłem w pierwszym roku, potrafiłem sprowadzić do drużyny dwóch trzech piłkarzy, gdzie gdzie Juventus, gdzie Leche zarobiło wielkie, wielkie miliony, ja muzi, muzinio i tak dalej, i tak więc no jak tak to w życiu, no, nie wszystko w życiu wychodzi jak naj, no dobra, najlepiej. To, a na... potem, potem byłeś selekcjonerem. Selekcjonerem. Pięć meczów, tak? byłem pięć meczów na jesieni w 2000. Jak to oceniasz 2000... procentowo? To znaczy, procentowo uważam, że to jest przygoda, która zakończyła się bardzo, bardzo źle, bo po pięciu meczach to nie jest tak, jak ktoś myśli, że po meczu złotą przegrany 1-0. Przegrany 1-0, bo niech się podał do dymisji, bo jeszcze potem myśmy grali trzy dni. Potem następnym żeśmy wygrali 2-0, potem był jeszcze mecz towarzyski i po ostatnim meczu towarzyskim, nie ze względów sportowych, ja powiedziałem, że muszę zrezygnować z funkcji prawnej. To napiszesz w pamiętnikach, bo mówisz, że nie chcesz powiedzieć. Ale tak? to, 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 to kilka gronów ludzi w Polsce mhm. drobnej i, mhm. i nigdy nie lubią robić konferencji. Mm -hmm. I że tak powiem, opowiadać o rzeczach, które nie, są, nie mają nic wspólnego. A to się ściółką. śniło potem? Ponoce? Nie, to znaczy mi, mi, mi było przykre, mnie tu gdzieś tam bolało, bo ja bym chciał sobie dalej tę reprezentację prowadzić, bo mi się wydaje, że wydaje że, że Chwale polskiej piłki. Ku chwale polskiej ku, ku swoich, mm -hmm. chwale ku swojej ambicji i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie jest to oceniane negatywnie, to jest oceniane no negatywnie, nie ma, nie ma żadnego I problemu. Nie, wie... jestem, nie jestem pierwszy i ostatni trener, który jest negatywnie. No dobrze, I potem dwie kadencje yy, prezesury, i zakładam, że gdyby była możliwa trzecia, to nie wiem, czy byś nie stanął i być może byś wygrał, prawda? Ale chcę zapytać o coś innego, mm -hmm. bo przy każdej tej funkcji, w tym momencie Twojego życia jest tak zwany dwór. Nazwij to jak chcesz, a to są ci ludzie, którzy się kręcą wokół Ciebie, mm -hmm. są oprócz prawdziwych przyjaciół, yy, to są tacy, którzy mają w tym, mówiąc brutalnie, interes. Mm -hmm. Interes. I pamiętam, kiedyś rozmawiałam z premierem Leszkiem Millerem, który przestał być premierem i po tym momencie, dwa dni po tym miał urodziny, I na te urodziny prawie nikt nie przyszedł. I Leszek Mirek powiedział to w programie na żywo u mnie, że chciał wtedy popełnić, miał myśli samobójcze, bo <laughs> nagle zobaczył, że to wszystko, co mu się wydawało, że to są ludzie, którzy mu są życzliwi, go wspierają i tak dalej, to jest po prostu interes. Kalkulacja, Pani, atymuści, bo niech się opłaca, a niech się nie opłaca. Jest jedna zasadnicza różnica, no. że pan Miller, uh -huh. którego pozdrawiam bardzo serdecznie, bo go dobrze, bo go dobrze znam, uh -huh. był premierem i ludzie, którzy byli wokół niego, to nie byli ludzie często przez niego wybrani, tylko narzuceni no przez, 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 przez system wyborczy, przez system wyborczy, czy wiele innych rzeczy. Ja Mówię o rozczarowaniu. Ja natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz. Normalnie w życiu jest tak, jak kiedyś selekcjoner, to cię wszyscy dzwonią, Kiedyś jesteś prezesem, to cię wszyscy dzwonią. Jak przestajesz być prezesem, to dzwoni tylko mama i tata. <grym> no ja, ja, dobrze. Tego problemu, ja tego nie problemu miałeś? nie mam, nie, nie ma tego problemu, bo mam bardzo dużo e, znajomych. Zresztą jak byłem jako prezes, to, to miałem dużo rozmów, ale z pierdołami, nikt nie, A jak z pierdołami nikt nie dzwoni. Natomiast żeby było jasno, to chciałbym powiedzieć. Ja uważam, że mam 100 tysięcy wat, ale mam jedną zaletę. Umiem sobie dobrać ludzi. Mm -hmm. Ja uważam, że gdziekolwiek byłem i cokolwiek robiłem, mm -hmm. czy byłem przez krótki okres w Widzewie, czy byłem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to jestem przekonany, że aby ktoś zrobił anonimową ankietę wśród pracowników, wśród dyrektorów, mm -hmm. to wszyscy by mówili, że z nim się fajno pracowało, że była dobra atmosfera, że, że, był, że był power, że był prąd, że, życie, że, szanował, że szanował nam, dawał mi odpowiedzialność. Nie nadzorowałem wszystkiego, bo dawał mi absolutnie odpowiedzialność i każdy w swoim, w swoim sektorze mógł robić mm -hmm. to, co mu się podobało. Natomiast nie miałem tego tak zwanego post problemu, jak to mówisz, że przestałem być prezesem. Mm -hmm. i, I nagle, nagle cisza, tak? O, o Boże, mm -hmm. cisza. Teraz nikt o mnie nie mówi. Nie, nie, nie. nie. Mm -hmm. Wręcz przeciwnie. Muszę powiedzieć, że ja, ja teraz się świetnie... A masz wielu przyjaciół, ale przyjaciół takich... To Znaczy, zależy, co znaczy słowo przyjaciół. Ja że uważam, jest... że twoim przyjacielem to jest mama i tata. Bo to są, nie ma którzy rodziców tobie, rodziców to to, cały, to, tak. tobie życzą naprawdę... Obecnie sobie zrobiła, nawet byś zamordowała wielu ludzi, to zawsze rodzice tobie dobrze życzą, prawda? Brat, rodzina, oczywiście mam kilku przyjaciół, mhm. kilku przyjaciół, na których wiem, że mogę w tu, życiu liczyć tu czy tutaj, może dwóch, trzech, kilku za granicą. Natomiast mam bardzo dużo, bardzo dużo znajomych i znajomość też jest ważna, Ważna, bo ze znajomym możesz mi spędzić czas, możesz pogadać, możesz pośmiać się. Możesz zrobić wiele przyjemnych rzeczy. Ale ty powiedziałeś tutaj, że nawet jeśli popełniłeś to, co tam powiedziałeś, setki błędów, mm -hmm. czy jakiś. No ale taki, y, już mówiliśmy tutaj o jakimś błędzie, takim. Ale to... powiedzmy, ja jestem. A ja, ja nie z, wiem Ja, ja ci jestem jest pierwszy. Największy błąd, jaki jest, że zrobiłem brzęczka, to selekcjonami, prezentacji dość. Nie, nie. Ja absolutnie nie uważam. Że, ja absolutnie nie uważam, że to był, że to był, mm -hmm. że to był e, błąd. Ja uważam, że to był błąd. Błąd był w czasie. W czasie tego, co się potem działo, jak on, był, jak on był, został selekcjonowany, to uważam, że nastąpiły rzeczy, które spowodowały, między innymi potem też jej książka i tak, i tak dalej, bo potem zarządzanie ludźmi, zarządzanie piłkarzami, to nie jest taka prosta sprawa. Natomiast przed Jurkiem było postawione zadanie, żeby zakwalifikować się na mistrzostwa się zakwalifikował. Lepiej brawie. gorzej się tak, ale nie, oczywiście, jeżeli to jest błędny. Ale, 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 teraz ale, tak, ale to jest nawet... nie jest twoim całym życiem piłkarskim. Brawo. Mówię o, twoim, o tym kilkudziesięciu a, a, latach. No ale, ale błąd, no to ja jestem pierwszy. Ja jestem pierwszy. Powiedz mi, jaki błąd. Ale ja nie wiem, ja cię no pytam. Nie, że co, że, bo ja że... czytam ciągle, że, że się nie przyznajesz do błędów. No to powiedz mi, do jakich błędów no, to się ale, nie. Ale ja cały przyznaję. czas mówię inaczej. powiedz no. mi, mi, skoro te błędy są, no to każdy powinien je widzieć. No to powiedzcie mi powiecie mi, co jest błędem, no ja Wam powiem. Czy ja to jest jestem błąd. przekaźnikiem, ja tak nie znam Ale, ale ja, a ja cały czas mówię tak, do tych, co tak mówią, mhm. co, do tych, co tak mówią, to powiedzcie mi, jaki popełniłem, jaki popełniłem błąd, i powiem wam, czy to jest błąd. Jeżeli człowiek cokolwiek robi, cokolwiek tworzy, cokolwiek chce zmienić to ma jakąś ideę, potem życie może pokazać, czy ta idea była dobra, czy nie dobra. Jeżeli ktoś mi powie przykładowo, nie, nie chcę w ogóle wchodzić w jakieś mm. takie, mm -hmm. czy, nie wiem, czy Centralna Liga Juniorów to jest błąd, czy nie jest błąd. No nie jest błędem, to jest coś fantastycznego, fantastyczny proje projekt, ale dojdziemy. Może tu... ktoś zadzwoni i zapyta jakieś. Brawo, projekt, nie wiem. No, brawo, Jak ktoś o, brawo. Zadzwoni... właśnie nie było brawo, bo ty tak mówisz. Brawo, to jest moje to Jeżeli ktoś mi powie, to ja absolutnie nie mam z tych... Styk... Nie mam żadnego problemu, żeby na ten temat Słuchaj, a wejdziemy. powiedz mi, dlaczego piszą o tym yy, znaczy, yy, yy, ego, ego, bońka, ego, bońka? Ale wiesz, to za dużo, za dużo w tym, w tym, nie, no, nie, też nie, się nie, 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 poczekaj, to... nie, nie, bo, bo wszyscy to wiesz, bo to jednak my rozmawiamy z kimś, kto odwalił w swoim życiu zawodowym, czyli będąc piłkarzem, kawał nieprawdopodobnej roboty nieprawdopodobnej, dlatego tu siedzisz, nie siedzisz ze nie sobą dlatego, że byłeś prezesem PZPN-u, tylko że zbudowałeś swoje życie na wielkich osiągnięciach, wszyscy cię znają, pamiętają i myślę, że tą piłkarską wyobraźnię rozbudzasz. A ja poczekaj, nie przerywaj mi. Ja czasami jak słyszę, jak słyszę dziennikarzy, którzy, bo są i ci świetni są po prostu i są tacy trochę mniej świetni. I tak czasami słucham, mówię o merytorycznych historiach, kiedy zaczyna z tobą dyskutować i tak patrzę i sobie się się no ale chyba ten człowiek akurat o tym, no, nie mówię o czym, ale dobrze wie, to po co ty w ogóle y, starasz się pokazać, że on nie wie, Zostaw zostawmy to, słuchaj, twojego, więc ja bym chciała, bo to już wszyscy wiedzą, że, że Anieli mówił o tobie piękność nocy i nie chce mi się już o tym mówić, chyba, że w kontekście, wtedy pamiętam kiedyś powiedziałeś, że piękność dnia powiedziała mi, ty powiedziałeś, no, że Katrin jest piękna spo... kobieta, podoba się tobie i to żonie, tak, ale... Może to warto powiedzieć i y, mówię to zupełnie na chłodno, nie jako komplement, mm -hmm. ale jednak to jest. Y, chyba nikt w Polsce nie wie, że jeden z największych pisarzy na świecie, peruwiański pisarz Liosa, powiedział, napisał o tobie, wtedy kiedy nie było tego marketingu, napisał o tobie, że ty biegniesz szybko jak Daniel, masz zręczność, wiewiórki na boisku, upór, osła, który walczy do końca przede wszystkim głowa na karku. No ja nie wiem, czy o wielu piłkarzach, wielcy pisarze szczególnie w, szczególnie, szczególnie wtedy, kiedy te dystanse były dużo większe i jak to się mówi, nie było YouTube'a, nie było e, no Facebooka, nie było TikToka, nie było Dwie Gazety itd., tak dalej, tak dalej. ale zostawmy to, bo, bo my nie lubimy, jako... my generalnie, ja, ja z tym mam czasami problem w Polsce, mm -hmm. jak idę. Bo my generalnie w Polsce, jak się ludzie spotykają, to zaraz się zaczyna narzekanie. Ja, ja na przykład, jak idę gdzieś sobie na kolację ze znajomymi, to lubię się tak pośmiać, pogadać, podyskutować, mm -hmm. zastanowić się nad tym. A u nas generalnie to my lubimy ciągle narzekanie i, znale... i znalezienie wad. I nie, pozwoli, nie pozwoliłaś mi dokończyć wcześniej, że mówię tak, przecież mieliśmy w ostatnich 30, 40, 50 latach kilku wybitnych ludzi którzy, którzy pomogli nam zmienić system społeczny, którzy pomogli w wielu rzeczach. przykład o Wałęsie. Nie tylko, mówię o, o prezydentach niektórych uh -huh. Polski i tak dalej i tak i tak dalej i tak dalej. Przecież gdybyśmy mogli, to byśmy wszystkich, byśmy wszystkim przy tego, przy wylali betonowe buty, byśmy wszystkich do rzeki wrzucili. Bo, 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 bo my czasami takie wrażenie, że my się nie lubimy, że my, my lubimy tylko znaleźć słabości, tylko znaleźć yy, problemu innego człowieka. I ja z tym mam czasami. Problem. To mnie czasami mm -hmm. denerwuje w naszej rzeczywistości. Bo to nie jest tak, że ale no jednego do aktorów, jak weźmiesz aktora, jak ktoś jest dobry, aktory dobry, ale on jest prawicowy, dobry, ale, ale on jest lewicowy, to kurczę, no każdy może być. Każdy mały, może być, duży, rudy. Tak, mały, duży, rudy, wysoki, przystojny, nieprzystojny, A tylko brzydki. Rudy, to ty y, y, pamiętam, kiedyś powiedziałeś, że jak chodziłeś na stadion, na przykład Widzewie i krzyczeli, ty rudy tam, to podbiegałeś y, 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 do nich i do, się tam mówiłeś, ale dopiero ci się chciało grać znaczy, ja nigdy nie miałem problemu, bo ja uważam, że to nie żaden... Ale wiesz co mówią, że rudy to fałszywy, to o to chodzi. To mogą sobie mówić, no wiesz, no, różne, różne rzeczy, różne rzeczy, różne rzeczy mówią, a no, ja akurat znam wszystkich, a ja uważam, że rudy to charakter. Kto jest rudy, to ma charakter. Ja byłem rudy, teraz już rudy. A jaki ty masz charakter? Rudy... Nie, niech inni nie oceniam, nie będę sobie mówił. Ale będzie. to jest, jest mam... unik. Nie, nie jest unik, no co będę mówił, jaki ja mam charakter. Masz 100 tysięcy znajomych nawet tutaj w swojej firmie, zrób, zrób ankietę i zrób ankietę, jak, ja jak ja mam charakter. Mm -hmm. Natomiast... No, nie nie, tam, mnie nie to tam. w ogóle nigdy nie denerwowało. Natomiast jak grałem mecze, uh -huh. to przeciwnicy zawsze chci, chcieli cię atakować w jakiś słaby twój punkt. Czy wiadomo, jakąś chcesz dokuczyć? To ten kolor włosów, tak? Albo kolor włosów, albo coś, innego, albo coś innego, albo czy coś takiego. No, ja nie jestem za miła? To, to, to znaczy doczepiali się do kolor włosów, a mnie to, a ja to, nie tylko, a mnie to tylko nakręcało. Ja nie jestem za miła w tej rozmowie? Może, no, jeżeli chodzi, o, nie, wiem, na, na, nie wiem, co ta rozmowa ma. <laughs> Ja się w ogóle zastanawiałem, wiesz, czy, czy przyjść. Ale wiesz, dlaczego ja się zastanawiam? My tak, o czym będziemy rozmawiali? No? My tak, o seksie, nie? Bo, wiesz, A poczekaj, tam... zaraz wrócimy, no bo nie, nie, jest nie, jeden, ale nie, nie. No, zobaczymy, <laughs> jak się zachowasz. Ale jest, to O seksie, nie? Bo to 20 lat temu, żeśmy o tym rozmawiali. Nie 27, 20, ale 20, tam... 27, Zaczekaj, o czym my tak? O mojej rodzinie nie, bo wszystko jest w porządku. Wiem, może o twojej, to tam to wie, więcej rzeczy się zdarzyło, to można było by mhm. porozmawiać. O piłce mówię: kurczę, zna się na piłce, czy się nie zna na piłce? Słuchaj, to ja ci teraz przypomnę: a propos, czy się zna na piłce? 2012 rok. Takie przypadkowe spotkanie w większym gronie. Ja byłam jedną kobietą. Zaczęliście rozmawiać o finale Ligi Mistrzów. Eee. Bayer Chelsea. I w pewnym momencie ja się odezwałam. Ogorzata, nie musi się do was ale, ja ja ale ja, ja to Ale ja powiedziałam wiem. wtedy, że nie strzelił karnego robę, a ty popatrzyłeś na mnie i powiedziałeś, no, skąd to, to pan wie? się zna? No widzisz, ja tylko wiedziałam, że Robin, Robin nie szczelił karnego. Słuchaj, Sprawdzę po programie, że tak było. Tak było. W 2012 roku się spotkaliśmy. O, a, a finał tak Ligi, Ligi Mistrzów był w maju. Słuchaj. Ym... I to, że on był strasznie niestrzelony, zaskakująco, że to mój ulubiony piłkarz, ale to nieistotne. Robin? Tak, lubiłam. A najbardziej go nie lubię. No widzisz. wreszcie coś. taki schematyczny. A propos? Lewa noga na prawej stronie grał, ciągle schodził do środka, do środka, do środka, rzucał rogala po drugim słupku. Ale skutecznie. 90% obrońców się na to nabierało. No ale skutecznie. Bo Ciebie porównywano, ale wiem, że Ty to nie za bardzo lubiłeś. Porównywano Cię na przykład wtedy, za tych Twoich czasów, do Rumeniga. Karla Hańca zresztą. Ja wiem. Mówiłeś, że on bez polotu jest takim. No, myślę, że tak powiedziałem. Tak. On jest mój dobrym kolegą, moim dobrym znajomym. No Może dzisiaj mu inaczej mówisz. To znaczy nie, nie. Karol był dobrym piłkarzem, znakomitym piłkarzem, mocnym, silnym. Poza tak. tym pamiętam jedną rzecz. W naszych czasach, w naszych czasach być Polakiem to to rzeczywiście była przeszkoda. To, to, to było... To było pewno, wiesz, od razu miałeś. Ale w jakim ten, sensie? Bo poziom, poziom społeczny był niż. Nie, ci tam prosty przykład. W 1982 roku myśmy trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Ja strzeliłem cztery, cztery bramki. Pokonaliśmy Francję w meczu o trzecie miejsce. Paulo Rossi słusznie zdobył tytuł, e, złotą piłkę wygrał. E, mhm. e, Balon d'Or, czyli wygrał złotą piłkę. Drugi był Gires. Mhm. Gires. Gires. Ale jaki Gires? A co Gires zrobił? Nawet mhm. ja nie wiedziałem, że taki piłkarza. on był Francuz, dobry pomocnik, czy coś takiego. No, ani, ani nie błysnął na tych mistrzostwach, ale nie był zawodnikiem e, fantastycznym, tam najważniejszym w Platini. I on mnie wyprzedził. Na no, jakiej zasadzie mnie wyprzedził? Na no, mógł mnie wyprzedzić? zasadzie? Jak myśmy z Polską zdobyli trzecie miejsce, żeśmy poglądali Francję, no, ale kiedyś, kiedyś to było bardziej politycznie, nie było tak jak dzisiaj, że, że wszystko jest robione, że tak powiem, e, fair, wszystko widać. Pokazują potem listy trenerów, którzy głosowali i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Dzisiaj przykładowo mielibyśmy Polaka e, zwycięzcą złotych butów, żeby Francuzi sobie, nie, złotej piłki, żeby Francuzi sobie nie wymyślili dwa lata temu, że nie organizują. E, ze względu na COVID, tak? Ze względu na mhm. COVID, ja w ogóle nie wiem, co, co, co miało to wspólnego, bo przede wszystkim tak, odbyły się wszystkie rozgrywki. Wszystkie mhm. rozgrywki zostały zakończone. Odbył się turniej finałowy Champions League, czyli, czyli COVID spowodował, że ta komunikacja, wyjazdy Organizacja imprez była cięższa, natomiast całe życie sportowe się odbyło i wszystkie imprezy się odbyły. Czyli nie możesz powiedzieć, że nie przyznajesz tytułu mm -hmm. najlepszego piłkarza roku. Mm -hmm. I to by wygrał Robert Lewandowski, byłby pierwszym, który by to wygrał. By i, i, I to uważam, że jakby Lewandowski się nazywał. Był, miałby, byłby Francuzem, to uważam, że. Że byłyby, tak? Te o, oczywiście, mm -hmm. oczywiście. Ale mieliśmy jednego. Chociaż dzisiaj już jesteśmy. Bardziej postrzegani na równi. No tak, zwłaszcza jak się pisze o Lewandowskim, że jest portugalskim piłkarzem. Słuchaj... Yy, yy, Niedouczonych zawsze z wielu. Yy, ale mieliśmy takiego jednego piłkarza. Był taki, on zresztą jest postacią bardzo szanowaną w Niemczech. Ja miałam jego plakat wiceum pod biurkiem. Czekaj, czekaj, a, niech sobie a, pomyślę. Mo? Niemiec? Niemiec. Plakat, kogo ty mogłaś mieć mm -hmm. plakat? Breitner? Nie. Rummenigę? Nie. Miller? Nie. Ech, e, Müller? Nie. Nie. Beckenbauer? Nie, już mam ułatwić? No. Ginter A ginternetzer, Ginter ja byłem. Genialny. Ja byłem zakochany w ginterze. Mm. ja byłem w ogóle z nim zakochany i muszę ci powiedzieć, że on w moim życiu odegrał ważną rolę. Przypadkowo. Bo? Bo ja miałem taki okres, że specjalnie nie wiedziałem, co mi się chce w życiu robić i go kiedyś spotkałem i mówię, Ginter, wiesz, że ty, ja byłem w tobie zakochany, jak ja miałem 16-17 lat, oglądałem kiedyś mecz na Wembley, padało jak cholera. Anglia, Niemcy, wygrali Niemcy 3-1 i ten Internet w środku pomocy po 40 metrów robił to boisko. Wtedy była inna piłka, można było to 40 metrów ciebie wszyscy gonili, a ty z tą piłką uciekałaś. Ja się w nim wtedy zakochałem i kiedyś podszedłem do niego i robiłem tak, zaczęła dyskusja co ty robisz, co ty nie robisz i on mówi, a ja teraz tutaj mam firmę, jestem dyrektorem firmy, e, zajmuję się prawami telewizyjnymi i tak mhm. dalej. I mnie to zaciekawił ten temat, mnie ten temat zaciekawił ileś lat temu i i sam się trochę zacząłem mhm. w tym temacie uczyć. Zacząłem te, ten temat troszeczkę studiować, i, i nie da się ukryć, że ja najwięcej pieniędzy, które zarobiłem w życiu, to nie zarobiłem grając w piłkę, bo wtedy się zarabiało inaczej. I, i, nie, tylko zarobiłem właśnie zajmując się przede wszystkim prawami telewizyjnymi na rynku włoskim. O no tak, on dobra, on na tej pozycji sobie życzy. Natomiast Ginternecer, to znaczy, był pomocnikiem podobnym jak ja. to, 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 to Mało ludzi go mało ludzi go zna, ale Ginternecer był niesamowity. A widzisz? Widzisz? Jaki, jaki to jest, to ale był Ale krótko, był krótką, bo najpierw był wodę klubański, mm -hmm. Potem miałem A... okres, że był w internece. Potem wszedłem jako młody chłopak, już do reprezentacji, grałem z Lato, z Daymą, z wszystkimi innymi, co już człowiek, idoli nie ma. Idoli masz kiedyś, do czego dążysz. Mm -hmm. Jak już zaczniesz to konsumować, i jesteś z nimi na, na boisku, to inaczej patrz. Ja pamiętam mecz Polska-Peru, jeżeli się nie mylę. Polska-Peru na mistrzostwach świata w 1988 roku, jak mnie gmok zmienił w 80 chyba drugiej minucie. I na, na moje miejsce wchodzi Włodzimierz Lubański. Uh -huh. Jak ja schodziłem z tego boiska, wierz mi, sam sobie wysypi. Zbierz, jak mówię, ty schodzisz z boiska i na twoje miejsce wchodzi twój idol. Kurczę, uh -huh. mi, się, mi się płakać chciało, że Lubański wchodzi na ostatnie, na ostatnie 8 minut, żeby bronić uh -huh. wyniku, bo ja nie niby już byłem zmęczony, ale normalnie trener nie zmiany. Czyli, czyli takie rzeczy gdzieś tam jakieś krótkie wspomnienia są. Natomiast jeżeli wejdziesz do, do tego kurnika... Uh -huh. To już jesteś jak oni, to, to, to już nie ma mhm. idoli. Patrzysz na to, znasz ich na co dzień, masz treningi, możesz ich kiwnąć na treningu, biegniesz z nimi, jakieś robisz przebieżki szybkościowe, nagle się okazasz, mówię, kurczę, do wczoraj byłem, wczoraj był moim idolem, a teraz mu daję 20 metrów fory i go wyprzedzam, prawda? Czyli czy różne rzeczy się dzieją, mhm. różna dynamika. Mhm. E, a, czy jest w Polsce, e, w Polsce? Był, jest. Taki piłkarz, którego ty widzisz blisko swoich umiejętności na twojej pozycji? Nie, piłka się zmieniła, piłka co 10 lat, jest tak się zmienia, że, 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 że piłkarze są w ogóle inaczej. Myśmy, ja dam prosty przykład. Myśmy kiedy grali w czterech w pomocy, przykładowo, nie wiem, Marysik, Kubcewicz, Kupcewicz czy, czy, czy ktoś je, czy lato, to, to, to myśmy grali na całej szerokości, długości boiska, a postacie piłki każdy wracał najbliżej na, środ na środkową Aha. pozycję. Dzisiaj jednak te pozycje są bardziej zdefiniowane. Jak grasz po prawej, to grasz po lewej, dopóki trener ci nie krzyk, iść tam na lewą stronę, to wszyscy trzymają swoich pozycji. Myśmy troszeczkę grali inaczej. Inna była inna była piłka. Muszę powiedzieć, że. No dobra, ale to nie chcę. Nie, nie, nie. nie Unikaj, robisz nie, taki nie, trochę... widzę, nie, widzę. Nie, 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 Nie widzę piłkarza, na którego patrzę, który by mógłbym powiedzieć, że. A patrzyłeś na przykład. Że, Jakiś pomocnik patrzył. Że patrzę, na który, który, który by był gdzieś tam e, podobny, podobny do mnie. Nie wiem, potem ja grałem w pomocy, czasami mogłem grać w ataku, czasami grałem na środku obrony, jak nikogo nie Czyli było. Czyli jeden. O, no, no, nie, bo nie kiedy. no, nie, nie, żeby... no podium, no bierzesz pierwsze, drugie i trzecie miejsce, no bo jakieś. Ale nie, to, nie, 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 zaczekaj spokojnie, bo to za pięć minut ja jeszcze nie skończyłem programu, już pójdą, wiesz, jakieś agencje albo jakieś tam na Twitterach, czy gdzieśkolwiek, no że no nie idą. mówi, że nikt nie grał tak jak ja. Tego nie mówię. Ja po prostu nie widzę zawodnika, nie widzę zawodnika, który, który, który gdzieś tam jest do mnie podobno, o, ty, ty, tylko tyle. No, ja to widzę takiego jednego. No, kogo? ale dobra, nie, ja się nie znam na piłce. No kogo? Czekaj, y <noise> spokojnie, no, ko no to musisz powiedzieć, no to może ci powiedzieć, że masz, masz rację. Może no nie wiem, zastanowię się, może na koniec powiem. Może na koniec, dobra. Y na, a, o, o, znajomy wyślijcie sms. -y. A po co? Ja, ja, ja ja nie, a nie, na... po co? Ja <noise> nie, nie wiesz, ja czytałam o, to o tobie, y czytałam. Słuchaj, bo ty mówisz o tym, y o tym y y y seksie, to jest w ogóle ciekawe, dlatego że ty... Nie, to ja nie to ja mówię ty ja mówiłam, ale nie mam potrzeby mówić o tym. Ale wiesz, dlaczego ja y, ja to dokładnie zapamiętałam. bo pierwszym piątym gościem programu Męski Striptease i to było jedno z pierwszych pytań, tylko że tutaj zostało, y, y, czy pan lubi seks, prawda? A, a pani, a ja tak, a pan i wtedy zacytowałeś, bo. No, bo y, ale już nie będziemy cytować, nie, bo to Polacy szeparacje, na pamięć, żeśmy Polaków, nauczyli, żeśmy Polaków nauczyli pięknego. O widzisz, zobacz, jest, widzisz to? To było 27 lat temu. No ja się nic nie zmieniłam, a ty to. Ja bardzo, ja bardzo, ja poduparłam, ale widzisz i mówię, co kiedy się to co było, się stało? Kiedy to była, byłam wtedy za miła chyba. Słuchaj, nie, 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 wada. nie. Ale słuchaj, nie ale daj dlaczego? się nabierać na to. Ale się na nic nie daje nabierać. Mogę, ale... mogę, nie. Powiedzieć? Bo teraz, bo, bo okay. jest błęda. Bo do, to nie jest do, tak, że po, ja zadałam jakieś pytanie, tylko następne pytanie hmm. było takie, bo to były wtedy inne czasy. Jak piłkarze, jakich trenerzy yy, radzą sobie yy, y z tym, że piłkarze wyjeżdżają na zgrupowania, nie przyjeżdżają do nich żony yy, z tak zwaną abstynencją O to chodziło, seksualną. To było po to zadane to pytanie. Było no to takie ja wprowadzenie. Się to, się Ale to nie, jak no ja, to, ja, to jest ja ciekawe. Ja się nie, ja się nie żeby to tak Aha, było. Aha, ty chcesz, żeby zakończyło się... Ja, 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 ja się nie a? żeby tak było. Ja uważam, że ty, ty zadaliśmy pytanie, czyli by seks. A ja się pytam, a przepraszam, a pani... A ja nie lubię rozmawiać. Ja myślałam, ja jest takie lubię. zdanie, że Nadia w przedmiocie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest żaden problem. No, panowie, no, umówmy się. No, yy, droga ma droga Małgorzata, umówmy się. Właśnie. Jeżeli jadę na zgrupowanie, to mm -hmm. są pewne rzeczy, które ja dzisiaj nie rozumiem. Że przyjeżdżają żony na ale, ale tak żony i narzeczone przyjeżdżają tylko po to, bo chcą być piłkarz, chcą się pokazać. Mm -hmm. Bo jak ja jadę na mecz, jadę reprezentować barwy narodowe, jadę na mistrzostwo świata na jedyną imprezę, którą mogę jechać w życiu. To jak ja mam 10 dni potrenować? Być z, kumplami, dalej, czy... być z kumplami? Być Nie, no oczywiście, no nie jest ostatnia rzecz, ale ja mam cel, jadę na Międzynarodowe Świata wiesz, i się pisze. nic nie stanie, jak ja przez 10, przez 10 12, 13 dni nie będę, nie będę z żoną, czy nie będę uprawiał seksu. Natomiast problem jest inny. Dzisiaj, dzisiaj żony piłkarzy bardzo często są celebrytkami. Żony piłkarzy chcą być, czasami, można powiedzieć, przed piłkarzem. Czyli dzisiaj mamy ten problem, że piłkarze jadą zgrupowania, grupowania, a po są chcą mieć żony, nie żony itd., itd., Czyli wśród ludzi inteligentnych, chcecie tak mieć, to wam pomożemy, zrobimy, załatwimy. 10, 15, 20 lat temu ten temat nie istniał, bo to było prawie, można powiedzieć, nie do zrobienia. Ale wiesz, co Twitter już w tym momencie pisze? No? Że ty tak mówisz, bo pewnie ciebie seks nie interesował, to ty tak mówisz, a są inni, których interesuje? i ila... to... Ale, 100... ale wiesz, co mnie interesuje, wiesz, interesuje no. co Twitter mówi? Nie. Nic zero. zero. Ja, ja piszę to, co mi się podoba, to co chcę, to co ja czuję, a, a to, co tam pod tym się podpisuje, to mnie to w ogóle nie interesuje. Tego, czasami co do mnie znajomy i mówię, Ty, Zibi, ciebie to nie rusza, czytaj, co tam ktoś powiedział? Ja mówię, nie, w ogóle mnie to nie rusza. No właśnie, ja już się martwię, że w tej rozmowie się nic nie rusza, to ja się zaczynam martwić, czy ja nie jestem za, y, za y, miła, ale ja roz, chcę ale ja czy, powiem, y, tak? Ja ci powiem jedną rzecz. Myślę, że czasami chcę śmiać, ja, i mówię jako człowiek, który mhm. czasami jest zapraszany do dyskusji, jak dziennikarzowi zarzuca się, bo w Polsce się przyję, przyjęto taki standard, że jak rozmowa ma być ciekawa, to trzeba kogoś do ściany, przyduszać trzeba. Tak? No tak, że ani ani komu nic nie ukradłem, ani komu nic nie zrobiłem, ani nikogo nie pobiłem. No A nie kogoś zamordowałem. Znów. Nie bez błędy, jestem normalny, Dobrze, czy możemy sobie normalnie porozmawiać. Tak, no? i rozmawiamy i, i myślę, że naprawdę rozmawiamy tak, jakbyśmy y, 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 rozmawiali bez y, y, kamer. Nie masz takiego poczucia? Czy ty czujesz się cały czas pod obstrzałem? Nie, ja bym, kiedyś, kiedyś z tym był większy problem na samym początku, jak człowiek zaczynał gdzieś tam. Uh -huh. czy... A słuchaj, bo y, powiedziałeś na tym zdjęciu, że ty młodo wyglądasz, faktycznie ty, no, no, y, no, ty no, jak czy... z diabłem zawarłeś. Ja ci powiem coś, nie ma, się, nie ma się czego, wiadomo, że jesteśmy tutaj krótko na tym, jak to się mówi, krótko, jesteśmy tylko jak to się mówi przechodzimy tutaj przez ten świat kto 60 kto 50 kto 30 kto 70 kto 90 nie jeszcze, mam z tym żadnego problemu mam jeszcze kilka pytań to może to przedłużymy trochę tą pierwszą część dobra bo mam do... jakieś reklamy nie, nie mamy reklamy, tylko pewnie zaraz podam belkę, jeszcze tego nie robię i, i będą do Ciebie dzwonili y, y, ludzie. Ustawieni, y, ustawieni czy normalni? No Ja czytałam, że tylko ustawieni. Nie wiem, jak to się robi, ale podobno sami ustawieni. <laughs> y, chociaż jak ostatnio dzwonili do Pawła Kukiza, to myślę, że nie dzwonili ustawieni. Jakoś tak no, no się dobrze, tym że ja, razem do, nie udało. Do, dobrze, że ja się nie zadzwoniłem. Y, słuchaj, y, no myślę, że byś się w, wciął w ten y, 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 nurt. Ale a propos, y, bo Ty jesteś tutaj wyjątkiem, jedna żona, czy też twoja żona jest tutaj bohaterką, bo jeden mąż całe życie, ale jeszcze na sekundę chciałam o kobietach że ty mm -hmm. na przykład, i o mężczyznach, bo ty nie jesteś taki, ty mówisz, że czerwony samochód, czy jakieś przedłużenie Czegoś? siebie, tak? ego, penisa, nie wiem jak tam chcesz, przecież mm -hmm. jesteśmy pruderyjni, już tutaj seks wiruje. Słuchaj, w tematach to, że dla ciebie czerwony samochód to jest trochę śmieszny, dlatego, że potem wyjście z tego samochodu, bo mówię, wiesz, o takim samochodzie, Nie, no ja, ma... ja, ja, ja tak, że ja, ja zawsze uważałem i tak zawsze uważam. Mi samochód jest potrzebny, żeby mnie bezpiecznie, wygodnie przewieźć z jednego miejsca do drugiego. No, czyli wiadomo, wiadomo, że Słuchaj, mogę sobie pozwolić na to, mogę sobie pozwolić na, na to, żeby zamiast Fiata 126 czy, czy, czy jakieś tam Skody, Aha. żeby mieć Volvo czy mieć Mercedes, żeby na to pozwolić, prawda? Aha. Ale mówię, dla mnie samochód, dla mnie samochód nigdy w moim życiu samochód nie był mojej męskości, prawda? No, no, ale... ale to znowu wrócimy na jakieś tam tory. Nie wiem, ale fajnie mówisz o... Kiedyś powiedziałeś o kobietach, to zapowie, zapamiętałem, że ty jak... No bo przecież masz oczy i patrzysz, prawda? To nie wyklucza szczęśliwego życia. I patrzę, życia, ile razy żona była ładniejsza, tak? Nie. Nie, ale że tobie u kobiety... Może to się zmieniło, to powiedz, że zwracasz uwagę na dłonie kobiety i, I kostki. kostki I że to jak się połączy... Jak byłem młody, jak, jak patrzałem, jak ktoś mówi, co to, no. wie, to, to kostki... I dłonie, Jeżeli są ładne dłonie i kostki były ładne, to, to to wszystko, jak się zleje, złoży, to musi być ładna kobieta. Tak? Tak mi się wydawało. A, a ja pamiętam, tak mi się jak... wydawało, jak byłem młody. A teraz już ci się tak nie wydaje? Proszę? <laughs> teraz już ci się tak nie wydaje? Nie, no, musimy koniecznie... Ale to jest ale to jest sobie, nie, nie Muszę ci powiedzieć jedną rzecz. No, nie, nie, teraz jak idę, to akurat naprawdę nie, nie jestem... Nie... Boli mnie tam, krzyż, nie zchylam się, nie patrzy no na koski, ty zostaje mi tylko dłonie, zostawi mi tylko aha, dłonie. Aha. Ja pamiętam, że kiedyś w jakimś programie zapytałam Darka Michalczewskiego, mhm. na co zwracał uwagę, jak kobieta wchodzi do pokoju. I Darek odpowiedział, popatrzył na mnie i odpowiedział, ale do jakiego pokoju? <noise> Więc to była, wiesz, jeszcze, jeszcze inna... Ale to jest fenomen, no to ci, tego można ci pozazdrościć, że masz fajną, niedysfunkcyjną, wspierającą rodzinę, że masz mądrą żonę która zakochała to jest... się w niewykształconym wtedy Piłkarzu, tak? Ale nie mogłeś być wykształcony 18 wie. lat. No dobra, ale spojrzała na ciebie i. i, i a myśmy chodziliśmy do jednej klasy w no to jeszcze. No to w ogóle dramat. To jest dramat. Ja czasami mówię, gruba, kurwa, ile my się znamy, lat, 120, to jest dramat. To jest dramat. Dramat, ja to mówię, kura, Ale nie, teraz. Ale, to ja, ja, ja jestem, bo wiadomo, dom, dla mnie dom, rodzina, dzieci, wnuki to jest, to jest motor napędowy, to jest moja benzyna. Ja to kocham, lubię, szanuję. To jest głaj, jak, jak ktoś mi to ruszy. Mm -hmm. Problem, jak mi ktoś ruszy, to jest dobre z żoną, to jesteśmy na, na, na takich fajnych układach przyjacielskich, kochamy się, lubimy, także, także, także. tu się już się nic nie może zmienić, to się nic nie zmieni, jest fajne, jest miło, jest sympatyczne. I to jest, to, jest, to, jest, to jest dobre, bo to jest taki, jak ja wyjeżdżam z domu, tak jak trzy dni temu wyjeżdżam mówię, słuchaj, wyjeżdżam, za, przyjadę w piątek wieczorem, to, to, to się trzy razy na dzień słyszymy i tak dalej. To są przyjemne historie, ja, że... ale, ale ja, ja zawsze miałem do tego dystans. W sensie mm -hmm. takim, widzisz, ja... Ja Miałem 100 tysięcy różnych takich zapytań, że chcieli sfotografować mnie, żonę, mhm. mój dom w Rzymie, moje dzieci. Czy jaka była zawsze odpowiedź? Nie. 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 Ja mhm. jestem Zbigniew Bonik, mianowicie jako sportowca, mhm. jako piłkarza, i przy tym zostańmy. Ja, rodzina jest moja, żona jest moja, dzieci są moje i, i wszystko dobrze idzie. A czasami, ja czasami, jak patrzę, to nie mówię złośliwie, ale patrzę czy, i, i to widzę, oczy też mam i, mhm. i potrafię, jak spojrzę na, na kobietę, czasami potrafię też, że tak powiem. Mhm określić, spojrzeć, zobaczyć, co są reprezentuje, jaki jest intelekt, czy, czy, tylko jest, czy tylko jest piękność, czy jest jeszcze charakter. głowa, charakter i tak dalej, i tak dalej. Znam piłkarzy i widzę, co się dzieje. Niedawno nawet Francesco Totti, prawda? No, wszystko Że... się tam posypało, prawda? No, no, no to, ale to, to nie tylko to, to, się, to się bardzo szybko osypie, bo to jest wszystko, jak to się mówi, artificiale. Mhm, czyli sztuczne. Takie, wiesz, powierzchowne. Mhm. Bardzo często jest powierzchowne i to jest bardziej jak gdyby w wielu przypadkach jest to połączenie piękności z bogactwem uh -huh. które do pewnego czasu może funkcjonować uh -huh. ale potem i, i się bogactwo kończy Niektórym się nie skończy, bo za dużo zarobili i, I, i się piękne, i... To znaczy, czyli ale potem muszą, żona... muszą być inne. Słuchaj, ale ta, a twoja żona jest taką żoną, która nie przesiaduje i nigdy nie przesiadywała na stadionach, bo no. jak ty mówisz, gdybyś był fryzjerem, chociaż to słowo takie dosyć no. dzisiaj to by nie przychodziła do zakładu fryzjerskiego. to by nie przychodziła jak ty strzyżesz, nie, to, to chyba, że była zazdrosna. Rzadko, rzadko przychodziła na mecze, żona, bardzo rzadko. A to już sobie zrobię przyjemność, bo w jednej książce, której pewną, którą pewnie czytałeś, napisałam, że ten człowiek, który był bohaterem tej książki, to świetnie tańczył. Ty też podobno świetnie tańczysz. Czy nie? <grym> <grym> Chcesz zatańczyć? Pytanie, <grym> <grym> y jak ja chcę zatańczyć, możemy zatańczyć. No, jeżeli y jest muzyka, to możemy zatańczyć. Ale, no, ale, no, ale tak. To znaczy, ja ci powiem coś. Ja nie znam piłkarza. Y z moich czasów, żeby nie miał tańczyć. No wtedy wszyscy tańczyli. Mhm. Wtedy co? Wtedy nie było internetu, nie było Netflixów. Mhm. E, były dwa programy w telewizji, czyli gdzie się chodziło? Po meczu się szło gdzieś do jakiejś e, e, knajpki z żonami, e, trochę potańczyć, pośmiać e, i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś się tańczyło w parze, prawda? Mhm. Kiedyś można było twist, e, twist e, tango, wszystko zatańczyć. Bardziej się tańczyło, ale dzisiaj jak idziesz do dyskoteki, to czasami słyszę w domu, bo mi tam puszczają Aha. dzieciaki czy wnuki, No to uszy pękają, fajna muzyka, ale tam każdy, każdy, każdy na swój strój, każdy na swój strój y -y. prawda? Czyli nie ma prywatki. Myśmy mieli prywatki, pamiętasz? Prywatki, bo coś fantastycznego, dzisiaj nie ma prywatek. Myśmy mieli prywatki. Moją żonę, pr żonę zaprosiła na pierwszą prywatkę. Myślałem, powiedziałem, że ma przyjść do mnie, bo ma mi dać korepetycję z francuskiego, bo ja chodziłem w liceum do klasy francuskiej i przyszła do mnie do domu, a tam było trzech kumpli. Z trzema swoimi narzeczonymi, i moja, i moja przyszła żona, którą zaprosiłem na prywatkę. A wiesz, co mi naprawdę imponuje i zawsze mi imponowało w, w ludziach, z którymi rozmawiałam. I tutaj siedział przed paroma miesiącami na twoim miejscu Jan Nowicki i on mi zwrócił uwagę na coś takiego, że najciekawsi ludzie do rozmowy o życiu to są ci, którzy w jakimś sensie urodzili się pod krzakiem agresu, czyli nie mieli łatwo. Czyli nie mieli wszystkiego Oczywiście. na. i y... Robi na mnie wrażenie, że jak byłeś młodym takim dzieciakiem, nojkiem takim, to po pierwsze zawsze mówisz, że biegłeś, bo byłeś zawsze spóźniony. Ale przede wszystkim to, jak opowiadałeś, że ze swoim ojcem yy, yy, biegłeś do kotłowni, bo tato miał miała Znaczy nie, ja z moim bratem, bo mój, bratem. Mój, ojciec, mój ojciec... No ale tak, ale, ale nie okay. inne życie. Ja pamiętam, że powstańców wielkopolskich w Bydgoszczy 34, to była kotłownia. I trzeba było rano kotły hmm. wyczyścić, wyszlakować i wrzucić 40, 30, 40 tych taczek węgla, taczek węgla no to ja to z bratem robiłem przed szkołą. Uh -huh. Jak miałem 15-16 lat, no bo ojciec tego nie mógł robić, bo ojciec gdzieś indziej bo prostu brał dwie dodatkowe roboty, żeby, żeby rodzina funkcjonowała, żeby rodzina wytrzymała, Przecież My byliśmy z innego pokolenia. No. My, my, my naprawdę... My, 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 my żeśmy się przygotowali do mistrzostw świata. <laughs> Wiesz, w kamieniu. Czy w ośrodku w Wiśle. Ja uważam, że dzisiaj i to nie jest żaden żaden e, jakieś zastrzeżenie do naszych piłkarzy. Dzisiaj jakbym dzisiaj naszą kadrę tam zawiózł. Bunt. Nie, nie, nie wiem, czy by weszli. Mm -hmm. <laughs> będzie, panie Prezesie, gdzie Pan nas tu przywiózł? co, co przywiózł? Mm -hmm. To będzie Pan tutaj, tutaj spał. Dzisiaj jest życie na innym poziomie, inaczej to wygląda. Tak, a dzieci ja im, To jest in, in, inna sprawa. Ja jako Polski Związek Piłki Nożnej ludzie, którzy ze mną pracują, Eee, no wiem, Łukasz Wachowski. Tak, eee, ale, ale nie chodzi o to, w jakich warunkach, tylko chodzi ma, o to... Czekaj, czekaj, Sawicki, Prachnie, Myśmy stworzyli reprezentacji takie warunki mogliśmy nie stwarzać. stworzyli takie warunki, że, że, że Dobra, Ale też świat jest inny, więc oczywiście. są inne warunki. Ale ja mówię o czymś innym. No. Taki, ile ty miałeś lat, jak przerzucałeś te 30 karczmów? 15, no. No. ale mi się nie pokaże. No Kartowała się, no. się stale. No, oczywiście. A dzisiaj dzieci ci mówią, ta to daj już spokój, bo jak ty zaczynasz, że do tramwaju wskakiwałeś, się. A... No tak, do tramwaju się wskakiwał. Ja tak... Pamiętam, jak autobusy jeździły, to z jednego przystanku, drugiego, jak był pełen autobus, to z to tyłu to było tak, że ludzie wy z tego autobusu jakby prawie wypadali, czy trzeba było się łapać. Jesteś, a to już wszyscyśmy tak robili, tak się jesteś żyło. Trochę bumerem, cokolwiek to boomer. znaczy. No bumer. Ale wolisz być bumerem czy dziadersem, bo już nie wiem. No, Nie wiem, jakie trzeba są. Chyba bumer, to... bierz bumera. Y, zaraz pokażemy y, numer telefonu. Y, Jakoś jest. Proszę dzwonić pod 224866556. A jaki będzie wynik jutro Polska-Holandia? No Chciałbym, żebyśmy co najmniej ten mecz zremisowali, aczkolwiek uważam, że wygramy 2-1. Ja uważam, że Stadion Narodowy to jest, to jest nasza twierdza. To była twierdza. Ja muszę powiedzieć, że myśmy przez 8 lat nie przegrali meczu na Stadionie Narodowym. Na 15, na 16 meczów mieliśmy chyba 13 zwycięstw, 3 remisy. Mhm. Gdzieś tam nie, niedawno nam nie poszliśmy, przegrali taki głupi mecz z Węgrami. Nie wiadomo dlaczego, po co, bo żeśmy, żeśmy to, 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 to zawalili, tą sprawę. Trzeba jasno przyznać, żeśmy to zawalili, tą sprawę i tam się od tego meczu wiele rzeczy posypało nie w tą stronę, którą być powinno. Natomiast na stadionie narodowym zawsześmy dobrze grali. Uważam, że jutro gramy z drużyną, która będzie nas atakowała. My możemy też ich atakować. Widzę, tak słyszę, że jest dyskusja, czy będziemy grali jednym napastnikiem, czy dwoma. Ja uważam, że... Nasza największa siła gdzie jest? No. Ataku. Mhm. Mamy Lewandowskiego. Czyli co musimy robić? Musimy tak grać, żeby jemu było jak najwygodniej, najlepiej, bo to jest naszym najlepszym zawodnikiem. do tego trzeba dostosować grę reprezentacji. Zresztą to był pewien problem w przeszłości, bo ja cały czas chciałem. Mnie nie interesuje tylko granie po to, żeby się gdzieś zakwalifikować, tylko chcemy jechać, ale grając też dobrze. Zresztą też jest pewna rzecz, którą muszę powiedzieć, że tak. Wszyscy mówią, że łatwo jest pojechać na mistrzostwa świata. Mhm ale w UEF-ie jest zrzeszonych 55 federacji, a na mistrzostwach Świata jest, jest tylko 13. Ale budzi się to w tobie teraz prezes, że chcesz o tym mówić? No nie, ja będę zawsze polskie piłki e, bronił. Ale telefon jest już pierwszy do ciebie. No, proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Patryk Skalicza z tej strony. Mam pytanie do pana prezesa. Czy uważa pan, że po, po doświadczeniach, jakie pan, po, po jakich pan był, prezesem czy pan Michniewicz powinien zostać na dłużej selekcjonerem reprezentacji pomimo jeżeli by nawet przypuśćmy nie wypaliło nam na na mundialu jak jak pan to prezes widzi i pytanie do pani Gosi mam takie czy duży żal ma pani do pana Bońka, że zwolnił pana Brzęczka dziękuję pozdrawiam. Proszę bardzo, pani Gosia. <laughs> to w ogóle nie ma znaczenia, czy ja mam żal do pana Bońka, czy, czy nie. To raczej jest pytanie do Jerzego Brzęczka. No to tak odpowiadam, najszczerzej jak, jak potrafię. Czy było to dla mnie zaskoczenie? No pewnie tak w tym momencie jak dla, dla wielu osób, ale... Ja wiem, no... To, to ja muszę jak odpowiedzieć to na drugie pytanie, nie bardzo rozumiem, bo mnie nikt nie wyrzucił, ja sam, ja sam zrezygnowałem z prowadzenia reprezentacji, jak powiedziałem wcześniej. Natomiast gdzieś tam żal, że nie mogłem dalej, że, że nie było dobrego klimatu. w Ale dobrze się To W tym momencie to szkoda, bo, bo z chęcią to jeszcze... Ale nie ma co... Nie ma co, nie ma co Natomiast z tym Jurkiem to też jest jeden problem. Jurkiem? Wszyscy mówią, że ja Jurka zwolniłem, ale nikt nie mówi o tym, że ja Jurka zatrudniłem. No nie I, mówią, i, że zrobiłeś źle to i a, to, tak to, to, to Nie no. dni, ci, 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 co że... to mówią, to nie to, to ci, którzy się w ogóle na piłce nie znają, bo mm -hmm. myślą, że zatrudnić ten reprezentacji jest łatwa, łatwa rzecz. No mieliśmy różnych trenerów i uważam, że, że problem nie był w zatrudnieniu Jurka, tylko potem wokół to, co się działo, nie chcę tematu, nie chcę tematu rozwijać, bo się, bo się pokłócimy. Dlaczego się mamy pokłócić? No. Myślę, że na pewno nie każdy zostaje przy Tak, zosta, albo zostałem nie, to Dzisiaj To już nie ma żadnego znaczenia. Ja, ja Jurkowi życzę wszystkiego najlepszego. Widzę, że ma problemy w Wiśle. A widzę, widzę, że znowu z niego chcą zrobić tenera, wiceprezesa, dyrektora sportowego, menadżera. Trener musi się znaleźć tylko i wyłącznie trenerką. A propos wszystkiego najlepszego to wiem, że Jerzy Brzęczek składa Ci życzenia urodzinowe. Yy. Ja, 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 Dobra, ja muszę powiedzieć, w... jak go zwolniłem dwa dni potem, go zadzwonił Jurek. Mi było przyjemne, byśmy poszli razem sobie na, na obiad, na kolację, abyśmy ja po, ja poszli Poszliście razem na jakiś mecz. Nie, nie no, no, bo... No to idziemy. Jest już pytanie, jakie jak widziałbyś ja losy... Nie, nie, jakie losy widziałbyś selekcjona Michniewicza dalej po mistrzostwa Świata, nawet jakby nam nie wyszło. Takie było pytanie, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak. Mhm. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Że jak się zastanawiałem, jak wziąłem, jak, wziąłem Jurka, jak musiałem się z Jurkiem rozstać, widziałem, że bo, bo, bo klimat już był taki, że trzeba było tą reprezentację jakoś zmienić, to się zastanawiałem, kogo wziąć na cenę reprezentacji. I się zastanawiałem wieloma gdzieś tam w mojej głowie, mhm. i jednym kandydatem był Michniewicz. Mhm. <laughs> I tak, oczywiście chcę, żeby to było trochę przyjęte jak żarty, ale tak rozmawiając w wąskim gronie ludzi, mówię, tak kurczę, no, tego Czesia ja nie mogę zrobić selekcjonerem. Bo ten Czesiu gra piłkę e, na swoich warunkach. Zachowawczą, lubi dobrze się bronić, lubi wychodzić. Ja go znam z reprezentacji U21, jakśmy grali w Danii, to ten trener reprezentacji Danii w ogóle się do niego na ławce wskakiwał, że gra za bardzo defensywnie. Mówię, jak wezmę Michniewicza, zrobię trenerem, to Robert Lewandowski w depresję wpadnie. Mm -hmm. A dzisiaj, dzisiaj Czesiu jest e, trenerem, Robert, no strzela, Robert strzela bramki. Nie wiem, no to nie, nie jest już mój problem. To jest problem nowego prezesa. Poza tym co, co znaczy, jak nam nie pójdzie? My też, my, my jak, Uważasz, jak, że nam pójdzie, w ogóle, że tam będziemy, my, tak? Ja uważam, że my jesteśmy jednym z 13 krajów europejskich, który jedzie na mundial. Mamy ciekawą drużynę, mamy wybitnego piłkarza, kilku dobrych piłkarzy, kilku piłkarzy przeciętnych. Jedziemy i żebyśmy co byli na każdy wielki... Może nie wielkim, przeciętnych, tylko czy, solidnych. Solidnych. Przepraszam, solidnych. Ja mówię tak. My, jakbyśmy byśmy w ostatnich trzech imprezach na jednej żeśmy ryzykowali być w finale. My, jeżeli byśmy wygrali w rzutach karnych z Portugalią, to pewnie byśmy w półfinale z Walią, która była już bez dwóch, trzech, czterech najprzedawczych, wygrali, byśmy byli w finale mistrzostw Europy, który to w ogóle coś nieprawdopodobnego. Czyli jedźmy na tę imprezę, zróbmy jak najwięcej, ale, ale my nie jesteśmy aż na tyle mocni piłkarsko, żeby powiedzieć, że my mamy jechać na mistrzostwa. nie? No nie, tym, jesteśmy, no, nie to jesteśmy, to no nie jesteśmy, no nie jesteśmy. Nie, tak, no my jesteśmy w deklaracjach, My jesteśmy w deklaracjach, my nie mamy drużyn, które... Teraz Lech gra w fazie grupowej rozgrywek klubowych w Conference League. Nie mamy drużyny w Champions nie mamy drużyny w Europie League. Mamy piłkarzy dobrych Polaków rozcianych po całym kraju, dlatego mamy dobrą reprezentację. Życzmy tej reprezentacji jak najlepiej. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby wyszła z grupy. Żeby wyszła na pierwszym, drugim miejscu, weszła do fazy Pucharowej. Natomiast w fazie Pucharowej może wszystko się zdarzyć. Panie prezesie, mamy następny telefon. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Pani Małgorzato, dobry wieczór, panie... Dobry wieczór. panie Panie Prezesie, nie wiem jak będzie, najpierw będzie taka laurka dla Pana Bońka, ponieważ jest idolem z mojej młodości, mam 44 lata i pamiętam, że kiedy Pan Bońek grał w Juventusie, Macie oglądało się najczęściej w czeskiej telewizji, ponieważ Polska nie transmitowała meczu z Ronde, Bordeaux, e, z Liverpoolem, no Liverpool już, te, już był ten mecz transmitowany, i chciałem też Panie prezesie powiedzieć na początku, że był Pan sprawcą wielkiego wstydu mojego w życiu. Chce Pan usłyszeć jakiego? Mm. Przez Pana wyłysiałem kiedyś mając 8 lat. A dlaczego? Ponieważ chciałem być tak samo rudy jak Pan i wylałem na głowę jodynę. Tylko konsekwencje były że? takie, że... że, że wyły, <głosy <głosy> <pady>. I co <noise> dalej? Odrosły. Odrosły, odrosły. Odrosły, spokojnie, nie ma. Teraz jest trochę, może trochę mniej, ale, ale, ale odrosły te włosy, ale w szkole była niezła nie polewka ze mnie, tak jak przyszedłem statkiem na głowie, bo chciałem być bońkiem. Ale to tak dziękuję. naprawdę dziękuję panu za karierę. To jest moje największe marzenie, jakieś spotkać pana i zrobić, z panem zdjęcie byłoby, tak? Bo to jest idol, idol mojej młodości, tak? To, tak kiedy zaczynałem grać piłkę amatorską. Ale tak, trzy pytania. Mhm. Pierwsze pytanie to takie jest, czy nie ja zapamiętam? W 86 roku? Gdyby inny selekcjoner reprezentacji polski był, bo nie bojcie, łazarek, a tak jak powinno być Andrzej Strejlał. to pan by w tej reprezentacji grał do Mistrzostw Świata i uważa pan, że ta reprezentacja by poprzez zmianę pokoleniową awansowała do Italia 90, gdzie to było pana pewnie marzenie, tak, żeby mm -hmm, skończyć ten mm grać? -hmm. I drugie pytanie. To może najpierw to pierwsze, dobrze? Żeby... Dobrze. I tu wyjdzie moje ego i uh -huh. brak skromności. Muszę powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, która czasami dzisiaj, jak tak sobie siedzę, myślę o mojej karierze piłkarskiej, to tak się mówię, kurczę, dlaczego w tym 1986 roku, uh -huh. jak żeśmy przegrali z Brazylią już w fazie grupowej, weźmy naprawdę fantastyczny mecz, stało się to, co się stało, że piechniczka. E, prawie wyrzucona z reprezentacji. Trener przestał być, że przed trener Łazarek, i, i, i wokół tej reprezentacji zrobił się klimat nieprawdopodobny, taki taki B. Klimat. I, I to spowodowało, że ja po roku czasu pojechałem na kilka meczów tej drużyny. Nawet pojechałem na mecz Polska-Holandia w Rotterdamie, chyba żeśmy grali, żeśmy zremisowali. Ta drużyna miała niesamowity potencjał. To byli młodzi chłopacy, mhm. ale to już byli tacy chłopacy z tego, z tego nowego chowu. Tacy mhm. trochę inni, prawda, butni. Ale to była tak mocna drużyna, że ja jestem przekonany, że aby ktoś inny był trenerem i, by, i, i byśmy... I, ja miałem na nich jakiś wpływ, na tych chłopaków, ja, ja potrafiłem ich na meczu ogarnąć, czy coś takiego, to ja wam rzeczywiście, to jest, to, jest, to jest jedyne takie moje pytanie czasami, mówię, co Bo jak ja bym nie skończył wtedy grać, jeszcze bym dwa lata pograł, czy byśmy nie pojechali na Italia 90. Mieliśmy dobrych, mieliśmy Wdowczyka, mieliśmy e, po prawej... Po prawej, po prawej stronie, zaraz sobie przypomnę, mieliśmy w pomocy Dziekanowski, Urban, Karaś, Tarasiewicz, Tarasiewicz Kosecki, Zioł. No było, 100 000, było naprawdę 100 tysięcy fajnych, dobrych chłopaków, którzy potrafili grać w piłkę. I ma Pan rację. Muszę pan powiedzieć, że czasami się zastanawiam, że szkoda, że coś się, się tak zakończyło, że, że po tych mistrzostwach wszyscy zaczęli, zaczęli do siebie strzelać, ten Łazarek mówi, że nie chce już piłkarzy za zagranicy, bo przyjeżdżają w okularach czarnych i uśmiechnięci. on tutaj chce pot, pot, no to ja mu nie będę przeszkadzał i skończył jak się skończył, ale to jest, to gdzieś, gdzieś to, to we mnie siedzi czasami, bo można było to jeszcze pociągnąć. Drugie pytanie? Drugie pytanie to jest yy, nawiązanie do przed chwilą, do pytania o wynik reprezentacji Polski na tych Mistrzostwach, bo ja się, ja się nie zgadzam, y, że jesteśmy słabi, tak? no bo powiedzmy sobie szczerze, mamy bramkarza z Juventusu, napastnika z Juventusu, napastnika z Barcelony, pomocnika z, z Napoli. Powiedzmy sobie szczerze, panie prezesie. Co uważa pan za minimum? Bo ja uważam, że wyjście z grupy to już nie jest minimum, tego, bo to jest te pokolenie, które w końcu musi zdobyć coś, musi być tą Turcją z 2002 roku czy Czechami z 1996 roku, bo oni kolei nie byli lepsi. Ja chciałbym poznać takie pana stanowisko jasne. Co jest dla pana ta reprezentacja, gdzie powinna, minimum, na którym zakończyć? I bez uników, panie prezesie, z których pan jest znany, szczerze walimy. Jak pan uważa? Ja panu powiedziałem, uważam, że za Polski gra najważniejszy mecz dzień po otwarciu z Meksykiem. Jak ten mecz wygramy albo zremisujemy, to, 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 to my z grupy wyjdziemy, bo, bo na to nas stać. Natomiast potem zależy na kogo wpadniemy. Potem są eliminacje bezpośrednie. Można wyjść z grupy, można od razu wpaść na zespół i można zagrać najpiękniejszy mecz w życiu, i można... Można przegrać, no piłka taka jest, niestety, z wszystkich dużych. Okay, ale Adam... to nie było, co jest dla ciebie minimum. Dla Też mnie minimum, inaczej. inaczej. Dla, dla mnie, ja Takie inaczej niezbędne. ja byłem, hmm. biegałem na boisku, wiem, wiem na czym to polega, jaka, jaka jest hmm. trudność. Ja uważam, żebym chciał, żeby Roberta zagrała dobrze, żeby dała się wszystko, żeby zagrała jak najlepiej. Hmm. Natomiast chciał, żeby zrobić coś mistrza świata. No, ale no, A na, na razie okay. jak ktoś nie po kolei. Ja uważam, że cel minimum, jeżeli chcemy postawić, to jest wyjście z grupy czasem. Jak wyjdziemy z grupy, tośmy zrobili. A kto zostanie minimalne zadanie wykonali. Jak nie wyjdziemy z grupy, to byśmy dali ciała. Jak to się popularnie nie ujew, będą to mistrzostwa dziwne, bo po raz pierwszy nie będą to mistrzostwa na koniec sezonu w czerwcu. Tylko na początku sezonu, gdzie wszyscy są wypoczęci, dobrze przygotowani. Argentyna jest mocna, Brazylia jest mocna. Dla oglądających ciekawsza. Hiszpania jest mocna. Ja uważam, że Anglia może coś na tych mistrzostwach zrobić po wielu, wielu latach, bo to jest dobre Okres dla nich, które uh -huh. Anglicy zawsze na koniec sezonu umierali na wszystkich wielkich imprezach, natomiast tutaj sytuacja jest inna, że są na początku, na co są wybiegani, są dobrze. jest pan jeszcze z nami, czy. Tak, jestem I jestem. to trzecie pytanie, poprosimy. To trzecie pytanie, to nie wiem, bo z radości, że się dozwoniłem i rozmawiam z panem Bońkiem, to mi chwilowo było... uciekło. Nie, już mam, już mam, już mam te pytania. Uh -huh. Panie prezesie, też takie szczerze. Czy gdyby pan miał jeszcze raz podjąć decyzję? Podjąłby pan, może inaczej, poprosił, dogadalibyście się z Adamem Nawałką, żeby został komisarzem na w 2018 roku, czyli nie było już chemii? Yes, ja jestem. Jest... Panie prezesie, życzę zdrowia. Pani Małgorzato, też życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. za o ja panią ja, ja uważam, że moim marzeniem było, żeby Adam Nawałka był trenerem przez całą moją kadencję. Hmm. Uważam, że był, piłkarze go lubili, był wymagający, ale z drugiej strony był strasznie opiekuńczy. Natomiast coś się stało nie tak w ostatnich trzech, czterech miesiącach przed Mistrzostwami Świata. Może, może, może gdzieś ta, ta selekcja za wcześnie się skończyła, pojechali zawodnicy na kredyt. Ja pamiętam szczerze, można powiedzieć, ja pamiętam, że zaprosiłem trenera na wałkę trzy dni przed pierwszym meczem z Senegalem do siebie, do pokoju, bo byłem zawsze z drużyną, chodziłem na wszystkie treningi. Mówiłem, Adam, siadaj, na się czegoś, co się napije, koniaczek, czy coś takiego, jakieś mecze. Adam ja oglądam wszystkie treningi. I muszę ci powiedzieć jedno, jako prezes, jako kumpel, jako kolega żeśmy razem grali, my nie możemy przegrać pierwszego meczu. meczu. Widzę, że ty wszystko ustawiasz na dwójkę napastników. Na wszystko ustawiasz na dwójkę napastników. A ja uważam, że Milik nie jest jeszcze w formie. Milik był po kontuzji. Te mistrzostwa będą długie. I ja uważam, że powinniśmy z Senegalem robić wszystko, żeby nie, nie przegrać. Nie przegrać. Niestety, żeśmy z Senegale mecz. Przegrali w okolicznościach dziwnych, bo pierwsza bramka to, 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 to rykosze, i druga bramka gdzieś tam podanie do tyłu naszego zawodnika, żeśmy grali słaby mecz, ale na mistrzostwach nie można przegrać pierwszego meczu I mi się wydaje, że Adam po tych mistrzostwach gdzieś jak gdyby bał się, bo ja, bo ja miał kontrakt na stole. Ja powiedziałem Adam, ja, ja jestem, jak chcę być z Tobą. Jak sobie z tobą dalej? Masz kontrakt na stole, ale gdzieś chyba bał się odmładzać tą drużynę, bo musiałby zawodnikom, z którymi był na dwóch imprezach, na jednej bardzo dobrej, na drugiej źle, powiedzieć dziękuję i po prostu doszedł do wniosku, doszedł do wniosku, że dziękuję, do widzenia. Zresztą dzisiaj, czasami jak z nim rozmawiam, a czasami się słyszymy przez telefon. To tak jak sobie mówimy, kurczę, weźmy te, te kilka dni po tych mistrzostwach trzeba było inaczej, ty powinieneś pojechać sobie kilka dni odpocząć, zreflektować mhm. się czy coś takiego. Bo ja uważam, że, że był to dobry temat. Ale dla może reprezentacji. wtedy byś nie wybrał Sausy? Nie, najpierw bym nie wybrał Brzęczka. Nie, nie, ale, ale ja ale, ale, ale uważam, ja uważam jedną rzecz, jedną rzecz. Ja Souza ja i ja uważam, że Souza to jest dobry trener. Naprawdę. I, i, i tak samo uważają piłkarze. Piłkarze reprezentacji Polski, nie wiem czy mają odwagę, czy nie mają odwagi, jakbyś ich zapytała, to każdy ci powie, że Souza to jest bardzo dobry, bardzo dobry trener. Natomiast niestety, no, pieniądze, pieniądze, pewne okoliczności, które tutaj na stałe, spowodowa spowodowały, że rozstał się z, repre rozstał się z reprezentacją, a no pieniądze nie jednemu w głowie przewróciły. Natomiast jeżeli jako trener, to ja uważam, że to jest naprawdę ciekawy i dobry trener. Mhm. Kiedyś powiedziałeś, że nie chodzisz do spowiedzi. Nadal nie chodzisz do spowiedzi? Ja jestem katolikiem i muszę powiedzieć, że czasami to denerwuje, że w Polsce bardzo często się, się, się to wyciąga teraz. Nie? Ja jestem katolikiem. Kto w Polsce nie jest katolikiem? W Polsce 99% ludzi jest katolików. Nawet wszyscy ci, którzy kiedyś byli komunistami, to też się po cichu do komunii chodzili, i chrzcili się. Ja też jestem katolikiem, natomiast no, trochę mam dystansu dzisiaj już do kościoła, bo no tak, ale jak to, jest wideo, to jakieś... się dzieje, co się nie dzieje. Ja, ja, ja chodzę do chodzę, nie do chodzę, chodzę, chodzę do komunii. Ja z, ja z Panem Bogiem rozmawiam, z Panu można iść do komunii bez spowiedzi? Nie, wiem, ja chodzę. Mhm. Ja chodzę, bo grzechów śmiertelnych nie mam. Mhm. A, a jeżeli, jeżeli, ta, jeżeli, takie, jeżeli, takie, jeżeli takie ma, no to na, na Sądzie Ostatecznym, jak tam pojadę do góry, jak pojadę do góry to to poważnie porozmawiam. Bo ty, ale gdzie tam mierzysz? Wysoko do góry? Czy niebo, te okolice? Czy... Nie, no, tam, 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 jest, tam, tam jest nudno. Spokojnie, no, mam nadzieję, że już nie na samym dole, a gdzieś tak w środku. No, tam, oh. gdzie, tam, gdzie jest, ta, jak to się mówi, ta prawdziwa wiara. wiara. Mamy następny telefon. Dobry Dzień wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani Małgorzato, dobry wieczór pani prezesie. Ja z takimi dwoma krótkimi pytaniami. Pierwsze pytanie, jak my jesteśmy w temacie piłkarskim to chciałbym zapytać o Pana zdanie na temat tego, czy pora i sezon, w którym będziemy rozgrywać Mistrzostwa Świata, która jest inna niż standardowo, tak jak w opinii ekspertów jest to podnoszone według Pana, będzie działało na nasz plus, czy będzie działało, czy będzie działało w drugą stronę oraz w tym, samym, w tym samym kontekście, czy klimat, do którego tam piłkarze będą musieli się przenieść. Będzie stanowił duże utrudnienie z Pana perspektywy jako osoby, która ma do czynienia z, ze światowym futbolem i na pewno ma zdanie na ten temat. No, czy uważam, że, że warunki, które będą tam, troszeczkę inne, bo, bo jednak jesteśmy gdzieś tam w, w, bardzo, da, bardzo daleko medio Medi pierwszy mecz gramy na stadionie bez klimatyzacji. No nie, no klimatyzacja jest niepotrzebna, bo warunki będą dobre, będą dobre do gry. Poza tym jest inna rzecz. ja powiem inna rzecz. Warunki są takie same dla wszystkich i to nie jest żaden argument. I musimy się do tego przygotować. Dzisiaj jest sztab medyczny, ludzie, którzy studiują banki informacji i wiadomo, że nie będzie tam ciepło, nie wiadomo jakie, tylko będzie normalne, dobre warunki, jak u nas dobrą wiosną, także także możemy spokojnie grać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Myśmy kiedyś zdobywali trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, myśmy grali o 5 po południu, było 40 stopni, jakoś nikomu to nie przeszkadza, to nie jest żaden, to nie jest żaden argument. Jedziemy grać w inno, do innej rzeczywistości, do innego klimatu. I musimy być na to przygotowani pod każdym względem, tak samo jak będą przygotowane inne drużyny. I my musimy bardziej skupić się na aspekcie sportowym, natomiast ten aspekt, że tak powiem, ambientalny czy, czy klimatyzacji, musimy dobrze, dobrze przygotować. I od tego są lekarze, ludzie, sztab ludzi, którzy bierze za to potężne pieniądze. Mhm. Natomiast czy pora grania w, w listopadzie, czy nam przeszkodzi, czy nam. Pomoże. Ja uważam, że nam pomoże, bo przykładam prosty przykład. Będziemy mieli Lewandowskiego na topie, bo Robert Lewandowski, jeżeli ktoś to zobaczy, to najlepsze mecze w reprezentacji, znakomite zawsze miał na jesieni, kiedy wypoczęty po całym sezonie w Bayernie, bo ostatnie tam 7-8 lat grał w Bayernie, zawsze na jesieni wygrywał nam prawie wszystkie mecze, strzelał prawie wszystkie bramki. Różnie to było na Mistrzostwach Świata, Europy, teraz na tych ostatnich Mistrzostwach Europy, gdzie nam nie poszło, Robert był w dobrej formie, ale jakby się zauważyli, to. Przed Mistrzostwami Europy chyba miał półtora miesiąca czy miesiąc przerwy, bo miał kontuzję i troszeczkę się zregenerował. Natomiast jadąc na Mistrzostwa Europy musimy wiedzieć, że będziemy Lewandowskiego w topowej formie, Milika pewnie w topowej formie, no Zielińskiego w, w topowej formie. Czyli jak to się mówi, mamy trzech, czterech, którzy mogą grać na fortepianie i niech ten, ten mhm. fortepian tylko niosą i, i możemy mieć ambicje. No ambicje możemy mieć nawet na zdobycie tytułu Mistrza Świata. W piłce jest wszystko możliwe. W piłce jest absolutnie jedna z niewielu gier zespołowych, które daje możliwość naprawdę dużo drużynom myśleć o tym, że mogą zostać mistrzami świata. Mhm. Chciałbym jeszcze ostatnie pytanie krótkie zadać. Oglądałem, oczywiście w internecie można spotkać wiele różnych rzeczy, natomiast jakiś czas temu zainteresował mnie taki dłuższy wywiad, który był przeprowadzony z takim panem doktorem Kaszczakiem. Nie wiem, czy panu prezesowi jest taka postać znana. To nasz lekarz, który też zajmuje się leczeniem, skrataniem czasu kontuzji poprzez stosowanie nowoczesnych metod. Ten pan doktor się, się wypowiadał w sposób bardziej szczegółowy. Ja nie mam aż takiej precyzyjnej wiedzy, mm -hmm. żeby móc to, to przytoczyć. I <laughs> chciałbym tylko zapytać, czy w Pana opinii to, co w ogóle czy taka, czy, 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 czy ta postać jest panu, panu znana i czy Pan jakieś zdanie na ten temat posiada w, w stosunku do? Do tego co ten, co ten mężczyzna, czy ten, co ten pan doktor przedstawia. Co taki? Bo to jest pan doktor Kasprzak, który ma swoją który ma swoją. których leczą się piłkarze naszym na, naszych nie tylko na... Tak, dokładnie. Wiem coś na ten temat, ale. Nie chcę pan odpowiedzieć. Nie, ch nie, nie chcę odpowiedzieć nie, ma, nie mam argumentów takich i... Nie, nie jest to moja domena, żeby się na ten temat wypowiadać. No, nie potrafię. Rozumiem. Nie, jest to poza Rozumiem. mną. Mm -hmm. Rozumiem. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Słuchaj, nic tak nie buduje człowieka. Wbrew pozorom. W ce... Nie sukces, mm -hmm. ale upadek. Jak dostanie od życia w tyłek, jak mimo to wstanie i się nie podda. Czy ty masz taką sytuację? Nie, jak Jakże się, jak się mówi porażki? porażki Powodują bezsenne nocy i myślenia. Natomiast mhm. zwycięstwo to jest radość, uśmiech i szybkie zasnięcie. Masz taką sytuację, która? Czy miałem taką sytuację spor... życiowo nie? Taką mhm. że musiał się koniecznie. Mhm. Bo oczywiście miałem sytuację w życiu takie, które, gdzie było mi smutno, ale gdzie, 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 gdzie byłem na to przygotowany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sportowo, sportowo, największą taką porażkę. To było kiedyśmy z Juventusem przegrali w, Atenie, w Atenach mecz e, finał Ligi Mistrzów z Hamburgiem. Byliśmy wtedy z złym faworytem, 80 tysięcy ludzi, 70 tysięcy. HSV, Hamburg. E, HSV Harburg. przyjechało ludzi od nas e, z Turynu. I po myciu usiedli w szatni i my Tak, chłopaki, musimy to wygrać. Musimy to koniecznie wygrać. Ale nie możemy wygrać za rok, bo nie byliśmy mistrzem Włoch. A wtedy tylko mistrzowie grali. Czyli musimy na samym roku zdobyć mistrza Włoch i za dwa lata to wygrać. I żeśmy tak zrobili. Mhm. A wybaczyli ci potem, że opuściłeś kolegów z szatni i poszedłeś do Rzymu? Znaczy, ja, 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 nie to, to, to jest historia złożona. Miałem trzy lata, trzy lata kontraktu z Juventusem i znakomicie się tam czułem, było mi tam dobrze. Miałem fantastycznych kolegów, dobrą drużynę, ale po trzech latach niektórzy zaczęli odchodzić, a ja też chciałem odchodzić, bo mogłem pójść do innej drużyny, gdzie, gdzie zarobiłem trzy razy tyle pieniędzy za sam kontrakt mhm. dostałem, czyli też musiałem w pewnym sensie, miałem rodzinę. Żonę, dzieci, wszystko. Też musiałem dbać o swoją. Czyli nie wiedziałem, czy ja do Polski wrócę od razu, czy, czy zostanę, jak tam będzie wyglądało. Córka chodziła do szkoły. Także poszedłem do AS Romy, z którą miałem już dobre stosunki wcześniej, bo, bo AS mi jako pierwszy klub chciała, tylko nie byli w stanie za mnie zapłacić e, takiej, e, takiej kasy. Nie, nie mieli do mnie, nie mieli do mnie żadnych... Żalu? E, żadnego żalu. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Ja z nimi mam dobre... I, do mnie, do mnie najbardziej się doczepili, można powiedzieć, kib, kibolstwo Juventusu, którzy zawsze nigdy mi wyobrażali, że poszedłem do najbardziej e, e, nienawidzonej drużyny w Turynie. Natomiast mi się nigdy nie zdarzyło, ja zawsze mówię tak, pokażcie mi jeden artykuł, gdzie ja źle się wypowiedziałem na temat piłkarzy mm -hmm. czy drużyny Juventusu, ni, Juventusu. Mm -hmm. i do dzisiaj o tym mówię, jakoś nie potrafią mi, nie potrafią mm -hmm. mi tego pokazać. Natomiast nie jest to dla mnie żaden problem. I to był ten, to, ten przegrany mecz, to był ten taki. To tak... to to, to, jak mówili, to, był, to była porażka. Rzeczywiście to był mecz, którego w życiu, którym chciałbym jeszcze raz zagrać, tak samo jakby jeszcze raz w życiu chciałbym zagrać półfinał z włochami na mistrzostwach świata, ale ze mną na boisku, prawda? Też chciałbym uh -huh. to zagrać. No. Uh -huh. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dominik z Ja mam pytanie do pana Zbigniewa dotyczące składania życia. Bo w wykonaniu pana gniewa to już jest moim zdaniem pewnego rodzaju sztuka. Ja oczywiście bardzo doceniam Pana umiejętności z ironizowania czy sarkazmu w niektórych sytuacjach, natomiast uważa Pan, że spadając komuść życzenia, powinien powstrzymywać się odbijania takiej popularnej śpileczki. Ja może nie, nie, czy może pan jakoś nie, nie, nie bo, bardzo, nie, bo nie, nie, nie rozumiemy co drugi słowo drugie jest sprawie, jakieś, nie, nie rozumiem. Nie rozumiem czy co pan bliżej, powiedział. czy dalej ten telefon, żebyśmy zrozumieli, tak? Bo jest jakiś. Proszę, okay, proszę okay, spróbować. Teraz jest lepiej, teraz tak, lepiej, tak. lepiej. Mhm. Hmm, Czy nie uważa pan, że składając komuś życzenia, powinien powstrzymywać się odbijania takiej popularnej szpileczki? Ja, może posłużę się kilkoma cytatami. Na no. przykład życzenia do prezesa Rakowa. Najlepszego, prezesie, i róbcie ten stadion, bo komuś w końcu puszczą nerwy. Do lewego, gdy jeszcze był bez gola w barsie. Bayern 14 goli w trzech meczach. Ile miałby już lewy na swoim koncie? My dzisiaj czekamy na pierwsze bramki naszego kapitana. Najlepszego z okazji urodzin i kilku goli życzę. Czy też moje ulubione do pana sekretarza PZPN, które bardziej brzmią, jakby pan składał te życzenia sobie. Jeżeli komuś zmieniłem życie, to jemu na pewno. Najlepszego macie ksawicki, to była przyjemność poznać ciebie i z tobą pracować. No, ja muszę panu powiedzieć jedno, że to od razu panu odpowiadam. Pod wszystkim się podpisuję i uważam, że wszystko, wszystko gdzieś jest częścią rozrywki, którą. Którą... Dano panu proste pytanie. Szkoda, że nie ma Macieja Sawickiego. No przecież ja nie wiem, że mu zmieniłem życie na mniejsze czy na lew. Tak samo jak moja żona zmieniła mi życie, bośmy się poznali. Tak samo w momencie, kiedy ja zadzwoniłem do Maćka Sawickiego. Ja nie powiedziałem, że mu zmieniłem, czy on musi mi coś zawdzięczać, czy musi mi coś Ja do Maćka Sawickiego zadzwoniłem, kiedy był dyrektorem handlowym w jakiejś firmie i mówił, biorę go na spotkanie i wysłuchaj, jak ja wygram wybory, będziesz sekretarzem generalnym. No to zmieniłem mu życie, bo w ogóle wpadł na inny poziom tak. zarządzania czy coś. Takiego. Ja nie, powiedziałem, że, ja nie powiedziałem, że mam mi dać nagrodę. Jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to co powiedziałem? Życie czy mi zaczął strzelać bramki. Proszę bardzo, ja zaczął strzelać, strzelać bramki. Trochę dystansu, trochę uśmiechu, trochę uśmiechu. Natomiast, natomiast no, jeżeli chodzi o prezesa Rakowa, to muszę powiedzieć, mamy bardzo dobre, mamy bardzo dobre stosunki. E, śmiać mi się czasami chce, bo, bo wszyscy mają, czasami mieli do mnie pretensje, że rakowa z łóżówek nie wyrzuciłem, bo PZPN niby raków nie spełniał licencji i grał na boisku. Ale ja zawsze mówiłem jedną rzecz, że, że żeby wpłynąć na nich, żeby robili boisko, budowali boisko, co jest też, można powiedzieć, pewnym planem politycznym w mieście, no to trzeba używać straszaka. Natomiast w środku wiedziałem, że jako Zbigniew Boniek w życiu drużyny, która potrafi dobrze grać w piłkę, która się rozwija, nie wyrzuca nie wyrzuca zgryzówek, tym bardziej w Polsce, gdzie ta infrastruktura jest nieprawdopodobnie poszła do góry w ostatnich 8, 10, 12 latach dzięki euro, które mieliśmy w Polsce. Dzisiaj mamy w każdym mieście piękne stadion Łódź. 6-7 lat temu w Łodzi nie było stadionu, gdzie grać. Dzisiaj mamy piękny stadion Widzewa, piękny stadion euks i tak się cała Polska nam pomału pomału Ale ty pomału się buduje. tłumaczysz teraz? Czy... Nie, ja się tłumaczy, mówię, jak jest. No. Uh -huh. ja mówię jak jest, no. jest pan jeszcze? Tak, tak. Ja, mówię, ja, mówię, jakieś... ja, mówię, ja mówię, 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 jak jest. Natomiast jeżeli... Ja, ja pamiętam, ja, ja mówię tak. Jak to było, jak to było z tym Sawickim? Przykładowo, zostańmy przy Maćku Sawickim. Jeżeli komuś zmieniłem życie, to jemu. No jeżeli komuś zmieniłem życie, to jemu. No zmieniłem życie. Macie Sawicki z nieznanego człowieka. Spotkaliśmy się. Przekonał mnie do siebie. za z nim sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej przez 8 lat. Najbardziej zaufany mój pracownik, który... Że tak powiem, ma wielki wpływ na to, co się w polskim piłce pozytywnego przez 8 lat stało pod względem organizacyjnym zarządzania. No to, no to, to, to co, ja nie napisałem mnie prawda. Skromnie, odbie... skromnie trzeba byłoby się bić, to jest ale... to, cośmy zaczęli na początku, trzeba byłoby się biczować. Ale odbijmy piłeczkę w takim no. razie, a kto tobie zmienił życie? Mi, na przykład, mi życie zmienił prezes Wroński, prezes Sobolewski i prezes Wroński. Dwóch ludzi, o których nikt nie wie, może uh -huh. oprócz Widzewiaków. Zmienili mi życie i jakby oni dzisiaj jeszcze żyli. Powiedzieli, myśmy Bońkowi zmienili życie, to co, to jest wstyd? No taka jest prawda. Uh -huh. Przyjechali oglądać jeden mecz Widzewa i po meczu ja siadłem do domu normalnie. Dwóch ludzi zatrzymuje mnie pod domem. Dzień dobry, my jesteśmy z Widzewa. Ja się nazywam Sobolewski, i Wroński. My ciebie chcemy w naszej drużynie. Chodziłem do trzecie, szóstego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy, mhm. bardzo wymagające, tam y, y, bardzo fajnych absolwentów mamy. Mhm. I z dnia na dzień nagle chcą mnie wziąć do łodzi. Mhm. Czyli muszę pojechać sam, żyć sam, ułożyć sobie życie samemu. Mama płakała, bo muszę skończyć liceum, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli zmienimy życie. Nie wiem, co w tym jest złego. Ale, ale to my lubimy my lubimy takie rzeczy. My lubimy. Jak to się mówi? Skromność. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, Koncert życzeń. To ja proponuję panu <laughs> szczerze, kiedyś był taki koncert życzeń. Dla sympatycznej panny Ludomiły z Ciechocinka, serdeczne wyrazy. Wszystkiego najlepszego. Zosia, mama, ciociadę i piosenka. Nie, dla jak się przemiłego masz, pana Zbyszka. Ko kochanie. Panowie, no, no to jest Twitter, żeby sobie troszeczkę pożartować. Czy jeszcze się. ma pan jakieś pytanie? Tak, tak. No. To poprosimy. <laughs> <laughs> Czy zatrudniając Paulo Sousę miał Pan informację na temat jego okoliczności odejścia z Bordeaux, która była sytuacją taką kopiuj klej do tego, jak postąpił z naszą reprezentacją, mianowicie negocjował kontrakt z kolejnym zespołem, wiedząc, że tu już nie, nie wszystko idzie po jego myśli? Wiedziałem o Paulo Sousie wszystko, zebrałem informacje na lewo i prawo, nie, nie znalazłem. Jednego feedbacku takiego, który ktoś o nim źle powiedział. Wszyscy o, tym, o nim jako trenerze mówili dobrze. Natomiast ja uważam, że jakby Paulo Sousa, jak ja bym był prezesem, to Paulo Sousa byłby trenerem w ogóle nie poszedłby, do, nie poszedłby do Flamengo, nie byłoby takiego problemu. Natomiast nastąpiło wiele rzeczy, które spowodowało, że, 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 że stało się jak się, jak się jak się stało. Natomiast no, ja mówię, Paulo Sousa jest dobrym, dobrym trenerem i życzę mu, żeby jeszcze w życiu to pokazał. Natomiast no... Ale popraw mnie, bo może się mylę, ale wydaje mi się, po odwołaniu Jerzego Brzęczka, to media przyjęły entuzjastycznie pojawienia się większości nowego trenera no, no, i pisały, że jest świetny i wspaniały. Oczywiście no, no, ma bardzo dobre CV. No, ale i tak pisały media. Co ale i było i to... Bo tak było i tak było. I ja muszę powiedzieć jedną rzecz. No, wcześniej nie będziemy się powtarzać, bo jest późno. Że tak. Piłkarze, oni mieli dobre, bardzo dobre zdanie i piłkarze lubili z nim i treningi, i grać, i... Lewandowski był w siódmym niebie, bo drużyna była zbudowana po to, żeby grać ofensywnie. Jak ja widziałem mecz Polska-Hiszpania na mistrzostwach Europy, zobaczyłem skład i mówię: Jezus, boże drogi, przecież my się na nich rzucimy. Jak pójdą z kontry, to tam pięć bramek szczelą. Mm. Myśmy w tym meczu egzekwowali wygrać, to zamierziliśmy 1-1. No takie rzeczy się zdarzają. Natomiast wie pan co. Za dużo pan chyba na Twitterze siedzi, naprawdę, i za dużo pan czyta takich rzeczy. Ktoś komuś, jedna pani, drugiej pani, coś powiedział, nie powiedział. Paulo Sousa w Bordeaux miał kontrakt, który przewidywał, że jeżeli sprowadzą zawodników i zawodnik będzie dalej sprzedawany i będzie surplus czy coś takiego, to Paulo Sousa ma 3% czy tam 4% od transferu. Ja sobie wynegocjował taki kontrakt. No nie widzę nic, nic w tym złego. Natomiast nie jest to ani żaden oszust, ani żaden inny. Postąpił jak postąpił. W naszej i wyszło takie, że uciekł z Polski, co też nie jest prawdą. Ja by, jak zadzwonił do PZPN-u, bym mu powiedziano tak. Nigdzie nie jedziesz, jesteś naszym trenerem dalej, to by tematu nie było i nikt nawet by o tym nie... Nie wiedział, nie chce go w ogóle bronić, bo jest nie do obronienia. Jest nie do obronienia, tak jak to zostało sprzedane. Natomiast to już jest stary temat. Dziś jest, dzisiaj jest Michniewicz, dzisiaj jest e, Hisz, e, Holandia jutro i gramy, gramy, jedziemy na Mistrzostwa Świata. A oprócz Lewandowskiego, twoim zdaniem w tej chwili najciekawszy, najlepszy piłkarz na świecie? Ja bez, już nie mówię atak, tam obrona, pomoc. Nie. Taki, którego lubisz oglądać który jeszcze powoduje, że jesteś tym młodym facetem. To znaczy, lubi oglądać wielu piłkarzy. No bo znakomity jest Neymar, znakomity jest Mbappé. Jest wielu fajnych, dobrych piłkarzy. Poza tym, no, trudno porównywać bramkarza do napastnika. Wiadomo, Robert Lewandowski jest tym, który, który. Benzema dla mnie jest super. Proszę? Benzema jest super. Benz... Benzema jest super. I chuliga no, benz... na dodatek. Benzema... Benzema jest też napastnikiem. Wiadomo, napastnik... napastnicy zarabiają najwięcej pieniędzy, są najbardziej lubiani. Dlaczego? Bo muszę tak. Przyjąć, pi... Przepraszam, przyjąć piłkę, kiwnąć przeciwnika, strzelić bramkę, umieć się cieszyć i 100 tysięcy. O dobry obrońca musi wyprzedzić i podać piłkę. Mm. Czyli, czyli wiadomo, że najwięcej glory spada na napastników. na lubię. Napastników. Ja Robert jest lubię. według mnie Robert i Benzema. To jest dwóch najlepszych napastników na świecie. Mm. Ale jak możesz powiedzieć, czy Robert jest najlepszym piłkarzem na A świecie? Ja, nie, nie takie było pytanie, wiesz, pomocników lubię. Pomocnik Ma... to jest, jak ktoś mi pomaga? Nie. I w w sprawie. Myślisz? Tak, jestem pewna. Dzisiaj Glik powiedział, że najmądrzejszy w obronie, bo mamy dwóch chyba, którzy mhm. obronili jakąś pracę mhm. magisterską, czy jakąś tam pracę dyplomową, mhm. czy coś takiego. Tak, 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 mamy tak. jeszcze jeden telefon. Słyszałem to. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie Małgosiu. Dzień dobry, panie Zbyszku. Troszeczkę głośniej prosimy? Halo, halo. Teraz lepiej. Tak, świetnie. Dobry wieczór raz jeszcze. E, panie Zbyszku, pytanie. Czy przyjąłby pan zaproszenie od. Pana Krzysztofa Stanowskiego do Parku. Byłeś chyba. Ja muszę Panu powiedzieć, byłem. Byłem już w Parku i byłem u Pana Krzysztofa, żeśmy rozmawiali. I co, i telefony umówione były, tak? Jak no. Dzisiaj? Nie, nie, nie. Był, nie, był <grym grym> Pierwszy telefon był jakiś facet z Kutna. Się ile razy się na stacji w Kutnie <grym> byłem. A. Czy kiedyś byłem na stacji w Kutnie, to pamiętam jak dzisiaj. Nie, byłem. Byłem, natomiast no, Jeszcze jeden. O, o, w ostatnim ro, o, ponad roku nie jestem już prezesem i za dużo się specjalnie nie udzielam, za dużo nigdzie nie, nie chodzę i rzadko, rzadko gdzieś tam chodzę, od czasu czasu jak przyjadę. Natomiast no, nie ma takiej potrzeby dzisiaj. No, przyszliśmy tutaj, zostałem, dostałem zaproszenie, powiedziałem bardzo chętnie, przyjdziemy. E, Chwilę po poczekałam na to, ale dotrzymałeś Dobrze. słowa. A mhm. czy na, na kawę od pana Kazimierza Grenia? Zaproszenie? Też by pan przyjął? Nie rozumiem. Czy... czy na kawę od pana Kazimierza Grenia też byś przyjął zaproszenie? Nie, absolutnie. Nie mam, nie mam w ogóle chęci, chęci z, nim, z, nim, z nim rozmawiać, bo, bo uważam, że, 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 że nie ma takiej potrzeby. Dobrze, to teraz takie bardziej sportowe pytanie. Jak pan myśli, jakie pan miałby szanse w drafcie NBA, gdyby teraz się odbywał? No, bo to chodzi o... W drafcie, jakie ja bym miał szanse? Ja? Zerowe. Tak, w swojej najlepszej formie. Czy... Uważa Bambi? pan, że miał pan lepszy potencjał niż Michael Jordan? Nie, ale w ogóle... Wiesz, to chodzi o tą pomyłkę. To pytanie na te... O jaką z czatu. pomyłkę? Szczatu. Jak... Szczatu? Uh -huh. nie, 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 nie bardzo rozumiem, o co chodzi. No chyba to nieporównywalne trochę. To tak jak pomocnika z... No to, no, no, to był... jest tak samo, jak Bo, nie, 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 niedawno... Jeżeli, ja też... jeżeli miałbym pana uh -huh. porównać do jakiegoś piłkarza aktualnie, to raczej Isko. Nie wiem, czy dobre porównanie. No, no, no. Isko tak, wydaje mi się, że. Absolutnie. Jest Absolutnie. bardzo dobry piłkarz. No jest, isko, jest bardzo do, isko jest bardzo dobrym piłkarzem, ale. ale... Zupełnie nieprzydatnym do zespołu. To znaczy, Isko nie, nie, nie. Ja, ja, ja bym inny, jeżeli chodzi o zasoby energetyczne, o siłę, o szybkość, o, o wybieganie, o, o to. Natomiast Isko jest bardziej zawodnikiem technicznym, który lubi kiwnąć, grać pod przeciwnikiem, e, grać zupełnie inaczej. Nie, nie. Isko na, na pewno nie isko, to, to, to mogę panu powiedzieć szczerze, chociaż lubię tego zawodnika, bo, bo jest bardzo kreatywny. Dobrze. Jeszcze o co ja mogłem zapytać? No, z głowy czy, czy z kiedykolwiek, przy, Nie, nie, nie. Czy kiedykolwiek przyznał się pan do błędu? Już było to pytanie. <głos> <głos> Ale popiół został w hotelu. No. <noise> żartuję oczywiście. To może siwy Bajera, jest już krzywska raczej taka obyta. Uh -huh. A Rudy Farmazon. No, to też już było, rudym, w, 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 tam, ja wiem. Co Ale jeszcze? ma pani coś mocnego, czy tak. Pytań, nie, pytań, pytań już nie mam. Uh -huh. okay. Dziękuję bardzo. Przemie. nocy y, miłego y, 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 wieczoru. Y, Chciałabym skończyć nasze spotkanie. Wiesz, dzisiaj odszedł Tomasz Wołek. No, niesamowicie muszę powiedzieć, że to smutne to takie, bo go dość często ostatnio widziałem, że się udziela. Nie wiem, nie wiem w ogóle, jak geneza, dlaczego, co, jak, czy to coś nagłego, czy, czy choroba. 74 Ale to choroba, czy, czy, czy. Rodzina nie podaje powodów. Mi się, ale... wydawało, mi się wydawało, nie wiem, takie mam przeświadczenie, że jakbym. Pana Wałka niedawno w ogóle gdzieś widział jakieś jakiejś telewizji, czy w radiu coś coś opowiadał, jakieś jego. tydzień temu był w radiu Talk FM ale. Obraz zawsze bardzo chętnie piłka latynowska amerykańska Am 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 tak. Amerykańska. Ta, ta, ale to jest wiesz, dlaczego też no. bo to tak jakoś poruszyło y y ludzi, którzy y pana Tomasza znali, ja kiedyś byłam y razem z nim w pewnej redakcji, pisaliśmy y y pelietony na tych samych łamach porządny człowiek, ale to jest, wiesz, takie memento mori, że każdy z nas, zadając każde pytanie, udzielając każdej odpowiedzi, tak powinien mieć z tyłu głowy, że wszystko przemija i żeby mieć taki szacunek do, do, do siebie i do innych. się? no, na początku programu powiedzieliśmy, że wszystko jest, to się młodym wydaje, że są niezwyciężeni, że mogą wszystko robić, że, że, że mówię, jak potem masz 50 lat gdzieś się coś tutaj zaboli, mówię, o Boże, co się stało, czy coś takiego, to, to... to... To szybko wszystko przemija, przeminęło z wiatrem, tak? takie jak kiedyś film. to wszystko idzie bardzo szybko. Natomiast pana Tomka jest, pana Wołka jest mi bardzo, bardzo żal, bo jakśmy kilka razy się sprzeczali, kto był lepszy Maradona, czy, e, czy Messi kochał piłkę, kochał piłkę, kochał Argentynę, Brazylię. No. Kto, był, kto był lepszy, mimo że panowie na Dla mnie w ogóle nie ma żadnego porównania z nikim. Maradona nie może być porównany z żadnym innym piłkarzem, bo Maradona na... 700 meczów, które grał, to 700 razy był prawie indywidualnie kryty, prawda? Dzisiaj mm -hmm. by ktoś i kryty, gdzie można było jeszcze kopać przeciwnika. Dzisiaj by mieli inni zagrać tak, jak grał Maradona, być pod podkryciem, to by, to, by <grych> to by nie wytrzymali pierwszej połowy. Także, także dla mnie Maradona jest w ogóle e, poza konkursem. A powiedz, czy dzisiaj w tym... Na, na... Było dzisiaj więcej tutaj Ciebie prezesa, czy czy takiego gościa prywatnie? Czy ja wiem? Ja, ja przyszedłem, zostałem zaproszony, żeśmy sobie, poroz, żeśmy sobie porozmawiali. Pewnie można było jeszcze dużo rzeczy porozmawiać. Nie, żeśmy nie rozmawiali za dużo o piłce, bo, bo i bardzo dobrze, bo byśmy mogli porozmawiać na temat piłki e, w sposób szczegółowy, o wielu, wielu innych to, inny, to... innych rzeczach. Natomiast, natomiast no generalnie, muszę, generalnie, muszę, generalnie muszę powiedzieć, że było miło, sympatycznie. Naprawdę się dobrze... Dobrze, dobrze rozmawiał. Niech robi wiesz, od piłki. Jestem od tak zwanego człowieka. No tak, ale co? Nie, to nie jest niech robią dziennikarze od piłki. A dobra, a ostatnie pytanie. Byłbyś dobrym bohaterem na film? Proponowano mi to już wiele razy. Wiele razy. Ja nie mam takiej potrzeby. Ale byłbyś dobrym bohaterem? Twoje życie by się nadawało do tego? Ja jest na pewno chłopak, chłopak zbyt goszczy. Syn, mama była krawcową, tata był pracownikiem normalny który w ciężkich czasach, bo to były ciężkie czasy... Ciemnego PRL-u. Ciemnego, ciemnego PRL-u i 100 tysięcy różnych historii doszedł tam, gdzie doszedł. To łatwo, łatwo nie byłem, ale mnie na to, nie, mnie na to się nie da mówić Ja miałem już kilka takich propozycji i kiedyś się do mnie zwrócili Netflix, że chciał zrobić kilka takich... Odcinków, ale ja lubię, lubię, że tak powiem, być odsunięty. Mm. Ja lubię być na boku. Jeżeli mam być jako główny aktor,. I tylko czasami takim główny, patyczkiem. Tam. Główny aktor, wchodzę i mówię to, co czuję, to, co robię, mm. jestem za coś odpowiedzialny, biorę za siebie na to odpowiedzialność, natomiast nie mam potrzeby jakoś tam dowartościowania się jakimiś tam historiami jeszcze dodatkowymi. A tak wiesz, kuchwale Ojczyzny? Kuchwal Ojczyzny, tak popatrzyli. jest. Kuchwal Ojczyzny. Y <laughs> Dzięki za, to, za tą rozmowę. Ja również chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować. No i co za, za 10 lat? Zobaczymy, jak będziemy tam. No nie, nie, jak będziemy się trzymać nie. Za 10, <laughs> trzymać za... to się będziemy laski, może, ale. Trzymali, trzymali, będziemy się trzymali. To... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale wiesz, co mi z tyłu głowy i muszę no. to powiedzieć, bo to pytanie, które padło do mnie, które dotyczyło Jurka, czy hmm. było mi. Tak, przykro, czy zaskoczona byłam. Oczywiście, że było mi przykro, ponieważ jest to mój przyjaciel. ja muszę ci wszystkim. powiedzieć jedną wiesz? rzecz. Wiesz, wiesz, wiesz komu było najgo... mm. najbardziej przykro? Mnie. Ja, ja nie. Jestem, no nie będziemy się licytować ja, nie, teraz. Nie, 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 nie. nie, 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 nie ale... Ja ci powiem coś, ja nie jestem człowiekiem, który lubi zwalniać ludzi. Mm -hmm. Ja Jurka zatrudniłem. Ja pamiętam na pierwsze spotkanie, które poszedłem, żeby z nim porozmawiać trzy godziny. Wziąłem mojego. Eee, wiem, i zobaczyłeś to w oczach, konsulta kons Nie, konsultanta do spraw. ja miałem, miałem swojego konsultanta, takiego przy sobie, burlikowskiego, który był odpowiedzialny za codzienne kontakty z wszystkimi trenerami, wszystkich reprezentacji, no bo ja mając 100 tysięcy obowiązków jako prezes, nie zawsze mogłem wszystko robić. mnie interesowało, musiałem mieć jakieś do kogoś też zaufanie, i tak, i tak dalej, i tak dalej. I ja muszę powiedzieć, że początki były fantastyczne. Początki no, były fantastyczne. I, i ja, ja, ja muszę ci powiedzieć, mnie bardziej serce bolało. Niż Ciebie. Mogę na 100%, to jest na 100 przekonany, kiedy musiałem Wiórkowi powiedzieć, że niestety nasze drogi się rozeszły. Zbyszku, nie będziemy się teraz licytować na żal. Zobaczymy, co będzie za 10 lat. Tak teraz jest. dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję Państwu i za tydzień gościem programu Nie gadają jest Cortez. Dobrego wieczoru. naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go.